Potrzebowałem takiego regulatora napięcia, którym niestety stała się kokaina. No i pojawił się taki pomysł, żeby znaleźć środek, który pozwoli mi dalej pić, bo przecież picie jest ok, wszyscy to robią i nie widziałem z tym problemu. Znaleźć środek, który pozwoli mi utrzymać tą trzeźwość umysłu. I na tej terapii, jak mi się to nazywam, to objawiło, bo to jest ciężko to sobie wyobrazić. To jest tak, jakby ktoś ci taki kardylicz włożył do głowy z kostką pamięci, w której są sceny, których nie miałeś przed chwilą. Im większe potknięcie, im bardziej dotkniesz dna w swoim życiu, tym łatwiej jest się pozbierać, myślę. Dlatego y, uczą nas porażki, a sukcesy niestety pomagają tylko płynąć. Dziś obieramy zdrowy kierunek Piotr łykowski ze mną, czyli człowiek, który borykał się z pewnymi albo też wieloma problemami, tak można powiedzieć, wybrał sport. Dzisiaj o tym wszystkim pogadamy. Cześć. Cześć, witam cię bardzo serdecznie, witam wszystkich oglądających ten podcast i zaczynamy. Zrzuciłeś 53 kg. To jest takie dosyć płynne, ponieważ najwyższy próg, jaki osiągnąłem, to było 53 kilo odwagi, którą miałem maksymalną. Ile to było, będę dopytywał? Maksymalna pytywał. waga to było 135 kilo. To było moje takie trzecie mocne podejście do odchudzania. Kiedyś startowałem z poziomu 100. Później ze 115 i później ze 135. Także ta waga była najwyższa i z niej było w sumie najtrudniej się pozbierać. Ile masz wzrostu? 1,79 m. No, to Czyli bardzo dużo. Nawet po zrzuceniu y, tych 53 kg, ja dalej jestem gruby, nie? I to jest takie y, z jednej strony zabawne, ale z drugiej y, przerażające. Y, Lotek o tym często mówi w swoich y, wystąpieniach, że z jakiego poziomu ja musiałem startować? Że z, po zrzuceniu 153 kilo... Y, 53 kg, ja dalej y, mam nadwagę, nie? Dalej gdzieś tam jestem na granicy y, otyłości, bo mamy dzisiaj bardzo dużo materiałów na, na temat y, tych, tej choroby i leczenia tej choroby. No i tak mi wychodzi, że generalnie musiałbym mieć taką prawidłową wagę w okolicach 77-78 kg, nie? To by była taka waga, która by była dla mnie prawidłowa. Takiej wagi to chyba nie miałem od liceum, nie? To jest takie moje marzenie, żeby ta siódemka z przodu się pojawiła. Zresztą zawsze chyba przy każdym odchudzaniu każdy z nas, który się z tym boryka, lubi te dziesiątki zbijać. Po prostu zawsze jak jest 8, 7 czy 9, 8, zawsze jak przekraczamy dyszkę, to jest dla nas takie taki hepiętnie. W ile czasu się zbija taką wagę? Bo rozmawiałem z kilkoma osobami, które mhm. przechodziły przez podobny proces i to były lata. Ja to robiłem bardzo niezdrowo. Nigdzie nie poszedłem do żadnego dietetyka, nie wierzyłem w pracę z dietetykiem, zrobiłem to na własną rękę cateringiem dietetycznym i tak na dobrą sprawę 35 kg zrzuciłem w miesiąc. Co jest dla organizmu bardzo wyczerpujące, bardzo niebezpieczne. I nikomu tego nie polecam. W ogóle rzeczy, które ja mówię w internecie, czy na, na temat których się wypowiadam, to są moje przeżycia, moje doświadczenia i zazwyczaj staram się opowiadać o sobie. Nie jestem ekspertem w żadnej dziedzinie. Nie wykształciłem się w żadnej dziedzinie ani sportu, ani dietetyki. Więc jeżeli ktoś chce brać ze mnie przykład, to tylko na własną odpowiedzialność. Ja bardziej mogę pokazać, jak ja to zrobiłem, ale też po to, żeby ludzie mogli się nauczyć na moich błędach. Bo tu nie chodzi o to, żeby naśladować kogoś jeden do jeden, tylko zobaczyć tą drogę, jaką się przeszło i móc z tego wyciągnąć takie wnioski, które dla ciebie, dla widza będą takimi wnioskami słusznymi. Nie, nie będzie po prostu kroczył tą drogą tak długo. Będzie tą drogę dzięki temu może miał trochę skróconą, może mniej wyboistą. Ma tu mu po prostu pomóc. Nie? Dla mnie natomiast sama ta postać w internecie, jaką jest zdrowy kierunek, to Fundacja, którą otworzyliśmy też po to, aby pokazywać ludziom ten zdrowy kierunek, jest właśnie takim miejscem, żeby oni wiedzieli, że nie są też sami w tym wszystkim. Bo dzisiaj dużo się mówi o tym, zazwyczaj celebryci zauważyłem, że stosują zabieg związany z depresją, z otyłością, z terapią, z jakąś chorobą psychiczną. W momencie, Też z depresją kiedy coś walczyłeś, się, o tym jeszcze tak, porozmawiamy. W momencie, w którym coś się w ich życiu dzieje niedobrego, albo muszą się z czegoś wytłumaczyć. Nie, nie chciałbym, żeby to było w świecie takie, taka deska ratunku nie? dla ludzi. Bardziej bym chciał, żeby pokazać tym ludziom, którzy nie mogą wyjść z łóżka, nie mogą wstać się rano. Nie chce im się wstać, czują, że, że nie mają siły na to, żeby wiedzieli, że, że to jest tylko taki przejściowy okres w ich życiu. Nie? To jest dla nas ważne. Czy ta depresja łączyła się z tym przybieraniem wagi? Może właśnie zacznijmy od tego, jak to się stało, bo powiedziałeś, myślę, że w liceum że... byłeś szczupły. Tak, myślę, że tak, bo na różnych etapach terapii, w której jestem cały czas, różnie człowiek postrzega początek tej historii. Mi się wydawało, jak poszedłem pierwszy raz do terapeuty w 2017 roku. Już to był taki pierwszy moment, w którym mój organizm odmówił mi posłuszeństwa. Pół roku diagnozowałem sobie bóle kręgosłupa bóle, które dla mnie były takim całkowitym odcięciem kończyn dolnych. Objawiało się to w taki sposób, że miałem wrażenie, że mi pękł kręgosłup musiałem natychmiast położyć się, czy to na ziemi, czy na kanapie, na łóżku, zależy w jakiej sytuacji to się wydarzyło i co było najbliżej. Kładłem się i nie mogłem się ruszyć. Nogami nie mogłem ruszyć, rękoma mogłem, ale każdy ten ruch powodował jeszcze większy ból, i tak jakby w głowie czułeś taki strach, że pęknie ci kręgosłup i już nigdy nie będziesz chodził. To były takie trochę lęki, trochę strach, ale bardziej spowodowany taką, wtedy myślałem, że fizycznością. Przez pół roku diagnozowałem się u ortopedów, yy, u lekarzy, chirurgów, specjalistów związanych z, z ruchem, z ciałem, z fizycznością. Oni cały czas mi powtarzali, że ze mną jest wszystko ok. Nie miałem żadnych urazów, kompletnie nic mi nie było. No i ktoś mi doradził w pewnym momencie, że może warto by było spróbować u terapeuty. Poszedłem wtedy do pani doktor, która nie była stricto terapeutą, tylko była psychiatrą czyli Różnica między psychiatrą a, a terapeutą jest taka, że psychiatra zapisuje leki, a terapeuta bardziej stosuje rozmowę i jest to, odbywa się to bez powiedzmy chemii. No i w pewnym momencie. Dotarło do mnie na tej, na tej terapii u psychiatry, że potrzebuję jednak tej pomocy, i to jest taki sygnał od organizmu, że dzieje się źle w mojej głowie. Wtedy ta otyłość nie była jeszcze taka może duża, gdzieś tam byłem w okolicach może 105, 110 kilo. Pracowałem aktywnie w służbach mundurowych, więc też te służby wymagały ode mnie jakiejś sprawności. Wtedy też byłem na diecie pudełkowej, też starałem się gdzieś tam tą nadwagę ogarnąć. Natomiast. Okazało się wtedy już, że dużo z mojej przyszłości rzeczy ma wpływ na to, jak funkcjonuję w codziennym życiu. I to był taki początek, i taka moja pierwsze, moje pierwsze spotkanie w ogóle z terapią. Natomiast po tym, jak dostałem leki, problem się zakończył z kręgosłupem. No i jak to człowiek? Nic nie boli, nic się nie dzieje. Jest ok. Jest ok, odpuszczasz leczenie i żyjesz dalej. No, i to tak naprawdę było trochę zbagatelizowanie z mojej strony tych pierwszych objawów, które już wtedy mogły być dla mnie takie zbawienne, bo jednak to było takie potknięcie, które powinno mi dać sygnał na dłużej, ale było dla mnie za słabe. Im większe potknięcie, im bardziej dotkniesz dna w swoim życiu, tym łatwiej jest się pozbierać, myślę. Dlatego uczą nas porażki, a sukcesy niestety pomagają tylko płynąć. No i w tym momencie minęło chyba gdzieś w okolicach 4-5 lat od tamtej terapii, i już życie, do, w którym brnąłem od tamtego czasu, w którym żyłem, doprowadziło do tego, że potrzebowałem takiego regulatora napięcia, którym niestety stała się kokaina. Kokaina stała się taką przyjaciółką, która była na złe czasy, na na to, żeby poradzić sobie w głowie z problemami, które się pojawiają, które tak de facto, patrząc z perspektywy czasu, sam wywołałem tym, jak żyłem. I poszedłem ponownie na terapię, myśląc, że problem jest w kokainie. I tak na dobrą sprawę okazało się wtedy, że to nie problem jest w kokainie, tylko problem jest w tym, jak ja żyłem. A właściwie jeszcze wcześniej, problem jest w tym, w jaki sposób przeżyłem dzieciństwo, w jaki sposób inni ludzie traktowali mnie czy podchodzili do mnie w tym dzieciństwie. Na początku, kiedy dowiadujesz się pewnych rzeczy, że wpływ czy Twojego rodzeństwa, czy Twoich rodziców na ciebie był bardzo negatywny. To w pierwszym etapie masz do nich bardzo duże pretensje, bo to jest taki etap terapii, w którym po prostu czujesz na nich złość, niechęć i, i byś rzucał wszystkim, co jest możliwe w nich. Natomiast po jakimś czasie okazuje się, że to w jaki sposób te osoby blisko Ciebie postępują, to jest taki maks, który mogą Ci dać od siebie. I czy można mieć do nich pretensje o to, że nie umieją być ojcem, nie umieją być matką, nie umieją być bratem, siostrą, skoro w przypadku rodzeństwa to są też przecież tylko dzieci? No, myślę, że nie i nikt nas nie uczy, jak żyć, nikt nas nie uczy, jak być ojcem. Wystarczy. Trochę współżycia, i nagle jesteśmy rodzicami, musimy się z tym wszystkim zmierzyć sami. Część z nas wybiera drogę poprzez czytanie jakichś książek, pytanie, do jakiej wiedzy był dostęp w czasach, kiedy my byliśmy dziećmi, ile było możliwości, żeby to dziecko wychowywać w takim zdrowiu psychicznym i robić wszystko, co jest możliwe dla niego, żeby ono było po prostu szczęśliwe i czuło się pełnowartościowe. Dzisiaj mamy wrażenie, że do tych źródeł jest dostęp znacznie szerszy. Ale i tak bardzo dużo z nas osób, ja sam, popełniam te błędy. Bardzo często mi się wydaje, że robię coś słusznego, opowiadam o tym terapeucie, a on mi mówi, Piotr, źle, tak nie powinieneś tego robić. Już w kontekście ojcostwa, bo w też końcu, jesteś ojcem. Tak, w kontekście, w kontekście ojcostwa i nagle się okazuje, że to, co zrobiłeś czy zastosowałeś w stosunku do twojego dziecka, pcha go w nałogi, pcha go w hazard, czy w jakieś inne e, choroby, które być może u ciebie występują. I tak na dobrą sprawę zaczynasz się zastanawiać, kurczę, jak to zrobić, żeby było okej, okay, nie? Zaczynasz analizować, badać, sprawdzać. Myślę, że dobrym rozwiązaniem w tym momencie są różnego rodzaju kursy, szeroko dzisiaj promowane, nawet są to kursy w większości darmowe. Sami z żoną jesteśmy po takim kursie i, i to jest naprawdę super, że można tym, tym rodzicem stać się lepszym dla swojego dziecka. No, u mnie niestety było tak, że mm, moja rodzina była taka y, nie do końca kompletna, w sensie y, mój ojciec był y, moim ojcem, a moja matka była matką y, nas, nastrojka. Y, po prostu z poprzedniego małżeństwa została jej dwójka dzieci, i z tą dwójką dzieci poznała mojego tatę, i później ja się urodziłem. Y, w w tym modelu rodziny bardzo często pojawia się taka opcja, jaka pojawiła się u mnie, czyli że ojciec okazuje tą miłość bardziej mi, jako swojemu synowi niż, niż temu rodzeństwu mojemu. No i u mnie było też tak, że to rodzeństwo bardzo mocno pokazywało mi takie trochę pretensje do mnie o to, że ja się w ogóle urodziłem, że mój ojciec jest dla nich teraz gorszy od tego czasu. Ja, mm, idąc przez życie, nawet nie myślałem o tym. Nie myślałem, że to tak mogło na mnie wpłynąć. Ale już tamte sygnały od nich, dzieci przede wszystkim, bo trzeba to o tym, myślę, że głośno powiedzieć, że mm, oni wtedy byli dziećmi, więc oni mówiąc to, nie wiedzieli, że stygmatyzują mnie tym na całe życie. I takie poczucie winy, które już we mnie się wtedy zrodziło, spowodowało, że ja zawsze uważałem, że... Mm, Muszę pokazywać całemu światu, jak ja jestem super. To jest taki trochę chyba, ja to tak nazywam, nie wiem czy to tak po eksperckiemu można by nazwać, ale takim paradoksem psychiatrycznym, psychologicznym, że człowiek, który osiąga sukcesy, czy to w biznesie, w sporcie, wydawałoby się, jak się na niego patrzy z boku, że ma bardzo duże poczucie własnej wartości. Jest to człowiek taki zapatrzony w siebie, i co to nie on. A jest zupełnie odwrotnie. Ja byłem człowiekiem, myślę, że dalej jeszcze taka cząstka we mnie jest, który przez te wszystkie rzeczy, które robię, w sposób w jaki zarabiam pieniądze, w sposób w jaki uprawiam sport, chcę pokazać wszystkim ludziom, że jestem coś warty. Żeby oni podbudowali taką moją wartość, której ja nie widzę i ja jej nie czuję. I to sam chyba jesteś w stanie przyznać mi rację, że bardzo często nie da się tego rozpoznać rozmawiając z taką osobą. To ta osoba musi sama w sobie to znaleźć. Myślę, nie? że tak, jak najbardziej. No, i to, to też jest... się dobrze kamufluje na tym to tak, polega, tak? Ten tak. mechanizm, żeby nie pokazywać. Tej słabości, chyba tak to można określić? Ja myślę, że jest to z jednej strony słabość, natomiast to jest też takie pojęcie, które jest często stygmatyzowane, że słabość jest czymś złym. Ja na przykład wyobrażając sobie takiego idealnego sportowca czy idealnego biznesmena, wyobrażałem sobie kogoś, kto robi wszystko na 100%. Natomiast osoba, która robi wszystko na 100%, nie ma czasu na refleksję, nie ma czasu na rozpoznanie błędów, nie ma czasu na takie spojrzenie wstecz, obrócenie się na świat dookoła i przeżycie tego oczami kogoś, kto stoi z boku. A to jest bardzo ważne w świecie, żeby nie lecieć na łeb naszej jak sprinter, tylko po prostu pomału przechodzić przez to życie i patrzeć na innych. I taka osoba myślę, że nigdy nie będzie tak na dobrą sprawę doskonała. Dzisiaj, po, po dwóch latach już terapii, takiej stałej terapii, i to grupowej, indywidualnej, uważam, że ideał człowieka to nie jest ktoś, kto robi coś na 100%, tylko dałbym takie 60-70%, bo mamy ten margines błędu, który też pozwala nam być spokojniejszą osobą. Ja przez to, że robiłem wszystko na 100%, potykałem się. Nie zauważałem tych potknięć. Uważałem, że te potknięcia nie są moją winą. Tylko są winą otaczającego mnie świata. Leciałem dalej, popełniałem tych błędów coraz więcej. Te błędy spowodowały, że byłem w miejscu, w którym jakby małe dziecko we mnie nie potrafiło się odnaleźć. Też bardzo często z dzieciństwa miałem, zresztą chyba większość nas ma, takie przekonanie, że jesteśmy w jakimś miejscu, gdzie nie wolno krzyczeć, nie wolno płakać. Mamy bardzo dużo tych emocji tłumionych w sobie i nie potrafimy ich przeżywać, bo wychodzi na to, że przez całe życie mieliśmy powtarzane, że nie możemy ich przeżywać. Co się mówi dziecko, jak się wywróci? Nic się nie stało, nie płacz, będzie dobrze. A może warto by było spróbować powiedzieć mu, że wypłacz się. Stało się, w końcu się wywróciłeś. Masz, ma prawo cię boleć. Stało się coś. I takie dziecko, taki ja, mały, myślę, że wtedy mm, szybciej stałbym się takim pełnowartościowym facetem, bo może to się wyda śmieszne, ale ja pierwszy raz poczułem się dorosły w grudniu zeszłego roku, mając 38 lat. Poczułem się, że moje zachowania nie są takie nieadekwatne do sytuacji. Można sobie wyobrazić dziecko w piaskownicy, któremu ktoś zabrał foremki. Co to dziecko robi? Krzyczy, płacze, rzuca się, tak, płacze. Rzuca się. Nie wiadomo, co się z nim dzieje. I można sobie to przyrównać do kolizji na ulicy. Co się dzieje, jak dwóch facetów sobie wjedzie w auto, nie? Zachowują no tak, się jak te tak, dzieci tak, w piaskownicy. Tak, 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 tak. Więc te wszystkiego rodzaju nieadekwatne, jakby do sytuacji, tematy pokazują, że. Zaczyna się odzywać nas, we mnie się odzywała cząstka mnie, kto, z którą nie potrafiłem sobie poradzić, bo nie nauczyłem się w życiu yy, radzić z tymi uczuciami, mieć z nimi jakiś kontakt. Nie? I to ym, przy życiu na 100% no, nigdy nie jest w stanie nastąpić. A powiedz te służby mundurowe ten epizod, myślisz, mhm. że to też się wzięło z tego dzieciństwa? Że chciałeś coś tak. sobie udowodnić? Chciałem udowodnić, myślę sobie teraz, że to, zresztą to jest do dzisiaj, nawet sama fundacja to pokazuje, że um, czułem potrzebę ratowania świata. Czułem się tak niedowartościowany, że wydawało mi się, że muszę zbawić cały świat, że muszę pomagać ludziom, że muszę, że jestem coś winien tym ludziom, że jestem coś winien światu i muszę żyć tak, żeby temu światu pomagać i robić coś dla niego. Nie mogę być dla siebie właściwie. I mimo to, że z zewnątrz to mogło wyglądać, jakbym coś chciał zrobić dla siebie, a ja tak na dobrą sprawę robiłem cały czas coś dla kogoś, nie odnajdując w ogóle w tym siebie. Ze służb mundurowych odszedłem po 13 latach, gdzie miałem emeryturę po 15. Można sobie wyobrazić, jak musiało być tam źle, że nie wytrzymałem kolejnych dwóch lat, żeby do dzisiaj, myślę, że z 2000 miesięcznie otrzymywałbym emerytury do końca życia. Ja poszedłem na zwolnienie lekarskie, diagnozowałem sobie ten kręgosłup i jak już się okazało, że ten kręgosłup to jest wina głowy, wtedy jeszcze myślałem, że ta głowa jest spowodowana właśnie tymi służbami. I po dwóch latach terapii, po dwóch latach, półtora roku terapii, po, po, po dwóch latach L4 stwierdziliśmy z panią doktor, że te pieniądze nie są warte mojego zdrowia psychicznego. Myślę, że ona też nie była jeszcze, nie jest na tyle, może już teraz się zmieniła, bo już do niej nie chodzę, nie była na tyle doświadczona, żeby pokazać mi, Moment, w którym to się zaczęło, albo może była, tylko w pewnym momencie na terapii powiedziała, że widzi, że ta terapia działa na mnie destrukcyjnie i dlatego chce ją przerwać. Ona sama z siebie. To był moment, w którym objawiło mi się, czy pokazało mi się w mojej głowie, momenty, w których byłem molestowany w dzieciństwie. Było to dla mnie. Mam w ogóle takie trzy, może dwa krytyczne momenty w terapii. Molestowanie było jednym z nich, bo funkcjonujesz sobie, jesteś facetem, masz działalność, masz żonę, masz dzieciaki. Masz jakieś objawy na zasadzie takich lęków, że mm, mógłbyś być pedofilem na przykład. Mhm. Myślisz o tym, zastanawiasz się, oglądasz, słuchasz, nie wiem, ostatnich czasów Pandora Gate i zastanawiasz się, jak to, jak to jest w Twoim przypadku. Skąd się bierze taka choroba, że ludzie w ogóle do dzieci mogą czuć pociąg? I zawsze miałem taką obawę w sobie, że mając swoje dzieci, żebym po prostu nie. Żebym nie nie zachorował na tą chorobę. Nie wiedziałem skąd to poczucie jest, ale miałem to w głowie, że muszę się o to martwić. I nie wiedziałem dlaczego. I na tej terapii, jak mi się to, nazywam to, objawiło, bo to jest ciężko to sobie wyobrazić. To jest tak, jakby ktoś ci taki kartridż włożył do głowy z kostką pamięci, w której są sceny, których nie miałeś przed chwilą. Natomiast one są po włożeniu tak wyraźne, że wiesz, że one są twoje, ale... Jeszcze pięć minut wcześniej o nich nie wiedziałeś, i zaczynasz sobie przypominać, zaczynasz sobie uświadamiać, że to jest Twoje, że to się wydarzyło. I to mi otworzyło oczy. Zacząłem o tym więcej czytać, i doszło do mnie z jakiejś prasy czy z jakiegoś podcastu informacja, że właśnie osoby, które były molestowane w dzieciństwie, bardzo często są pedofilami później. I mówię, kurczę, stąd musiał być ten strach. Nigdy, broń Boże, nic swoim dzieciom nie zrobiłem i nigdy do niczego takiego nie doprowadziłem, co, co mogłoby być czynnością pedofilską. Nigdy nie czułem takiego pociągu. Zawsze pojawiał się ten strach, nie? I jak ta głowa mi się otworzyła na tej terapii, to naprawdę to było ciężkie, żeby to zrozumieć, żeby pogodzić się z tym, nie? Że, jak że coś zareagowałeś? takiego miało Jaki miejsce. To jak, jak to no było? na pewno smutek, nie? Na pewno coś co czułem smutek, potem złość. Yy, 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 później. Takie zastanawianie się, z, dlaczego tak było, nie? Potem zastanawianie się, czy osoba, która mi to zrobiła, ona żyje do dziś, więc nie chcę poruszać jej tematu, żeby jej w jakiś sposób nie psuć życia, bo nie o to chodzi, żeby, żeby komuś robić krzywdę. Ta osoba musi sama się pozbierać, bo sama jest w przysłowiowym tyłku i, to ciekawe podejście, i jest na pewno, na pewno w złym miejscu. Yy, oboje byliśmy osobami, m, które można nazwać małoletnimi, niepełnoletnimi. Była co prawda ode mnie starsza o 5 lat, więc to już jest dosyć sporo. Natomiast w dalszym ciągu w tym momencie była niepełnoletnia. Już podlegała pod paragrafy, ale była osobą niepełnoletnią. I yy, jakieś wyciąganie konsekwencji myślę, że nie ma sensu w tym momencie. A powiedz jeszcze, terapeutka wiedziała, że. To się mogło z Tobą dziać, Cię trochę w tym kierunku prowadziła, żeby to wyszło, żebyś zdał sobie z tego sprawę, czy to wyszło, no nie chcę mówić, że przypadkiem. To było tak, że siedziałem sobie u niej, rozmawialiśmy o moim dzieciństwie, rozmawialiśmy o tym, jak doprowadziło się do tej sytuacji z tym kręgosłupem, jak to wyglądało, i nagle takie, Kardrycz, normalnie ktoś Ci wkłada do głowy myśl, nie? I sam myślisz, o kurwa, to się wydarzyło, nie? I to no było bardzo dziwne i ciężko to sobie tak wyobrazić, co miała na to wpływ, czy jakieś jej słowa. Nie byłem terapeutą nigdy, nie specjalizuję się w tej dziedzinie na tyle, żeby ci powiedzieć, że ona użyła jakichś słów, które we mnie coś obudziły. Nie potrafię tego nazwać, jak to się stało. Na pewno terapia daje ci taki spokój, jak trochę tutaj. Siadamy sobie w pomieszczeniu, rozmawiamy. Terapeuta by ci powiedział, że my w tym momencie też jakąś terapię w stosunku do siebie prowadzimy, ponieważ rozmawiamy na jakieś tematy. Ja coś mówiąc, tobie mogę coś otwierać, ty coś mówiąc otwierasz mi. Tak ta terapia działa i dlatego tak świetna jest terapia grupowa, ponieważ jest więcej osób, które komunikują się między sobą i sobie wiele rzeczy i tematów otwierają, a to też pokazuje, że jesteśmy wszyscy bardzo zbliżeni do siebie i te sytuacje są bardzo podobne albo mają podobne schematy. W każdym razie tutaj nie jestem w stanie ci powiedzieć, co było takim guzikiem, który ona nacisnęła, że mi się to otworzyło. Nie mam pojęcia do dzisiaj. Przepraszam, może kiedyś będę w stanie jeszcze do niej pójść i ją zapytać o to? Albo spytam mojego terapeutę, którego serdecznie pozdrawiam. Yy, I może on mi to, na to pytanie odpowie, nie? Choć tej świadomości nie było, to ci się działo w głowie i przez to te wszystkie tak. problemy podsumowując. Myślę, że to było jedno, jedno z wielu, nie? że ta, to poczucie niskiej wartości spowodowane czy to rodzeństwem, czy, czy całym światem. Ja pamiętam takie historie z dzieciństwa, gdzie byłem dosyć niegrzecznym dzieckiem, dosyć takim dzieckiem, które rozwalało wszystko na swojej drodze. I to był taki Piotr, który chciał tym rozwalaniem pokazać, że istnieje. Chciał pokazać, że tu jest. Chciał, może pokazać, że potrzebuje pomocy. A niestety, świat tego tak nie widzi. Nie? Świat stygmatyzuje te dzieci, które są niegrzeczne. Stygmatyzuje w taki sposób, że one są często izolowane od reszty dzieci. Co mi wcale nie pomagało, bo jeszcze większe moje poczucie wartości obniżało. Pamiętam taką scenę z podstawówki, gdzie yy, chyba przyszła jakaś pani spoza świetlicy do świetlicy i mówi, że proponuje tam dzieciom wycieczkę. No i wszystkie dzieci radosne, ja też szczęśliwe, że pójdziemy sobie z tej świetlicy się przejść. Mieszkałem na takim miasteczku pod poznańskim, więc, więc tereny fajne, żeby sobie gdzieś pochodzić i coś porobić. Ustawiłem się w kolejce z kolegami, z koleżankami, i nagle ta, ta pani, która przyszła z góry, mówi do tej ze świetlicy, że a ty łykowskiego bierzesz ze sobą? Nie, Łykowski nigdzie nie idzie. nie. Ja zostałem w tej świetlicy sam. Nie pamiętam już potem, co było dalej. Pamiętam tylko ten moment, nie taka. Można to dzisiaj nazwać traumą, nie? że te złe rzeczy z dzieciństwa pamiętamy, i to była taka moja jedna z wielu traum, yy, i można sobie wyobrazić, co takie dziecko w tym momencie czuło, nie? Yy, gdzie yy, robiąc źle, czyli będąc niegrzecznym, ja tego nie rozumiałem, nie wiedziałem, że robię źle. Dla mnie to była chęć pokazania siebie. I dla mnie to było coś fajnego, na zasadzie powiedzenia żartów w towarzystwie, tak? Dzisiaj bardzo często dorośli ludzie mówią żarty, bo chcą zaistnieć, chcą się pokazać. Ja tu jestem, spójrzcie na mnie, jestem zabawny, jest super. Ale często te żarty są z osoby siedzącej obok, nie myślą o tym, jak to wpływa na tą drugą osobę. I ja też byłem taką osobą, tylko że ja potrafiłem kogoś popchnąć, potrafiłem kogoś wyzywać, kogoś pobić. Czyli takie naprawdę bardzo knobrne dziecko, które nie wiedziało gdzie jest, i nie wiem, czy wtedy nie było takich możliwości, żeby to w jakiś sposób wyjaśnić, czy w jakiś sposób pójść do kogoś, kto by mi z tym pomógł. Też dzisiaj, jako rodzic, myślę, że bardzo często my, jako rodzice, szukamy tego problemu w dziecku. I w tamtym czasie myślę, że. Były takie momenty, gdzie tam szukali u mnie coś na dzisiejsze ADHD, czy, czy jakieś takie rzeczy związane ze mną, nadpobudliwością, z nadpobudliwością, z tą niegrzecznością we mnie. Problemu szukano we mnie. Natomiast nigdy nic nie zdiagnozowano, nigdy nic nie potwierdzono, bo problem nie był we mnie. Problem był w otoczeniu. I dzisiaj też wysyłając dziecko, czy na jakieś zajęcia dodatkowe, żeby się trochę zająć mu czas, czy żeby to dziecko mogło się hmm, czymś zająć, czy ewentualnie, żeby temu nie, 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 niegrzecznemu dziecku pomóc, wysyłamy je do specjalisty. Ale ja po dwóch latach terapii uważam, że to do specjalisty powinniśmy pójść my. I my powinniśmy z sobą zrobić porządek. My powinniśmy stać się dorosłym, pełnowartościowym ojcem. Nikt nas tego nie nauczył, nie możemy się mieć do siebie o to pretensji, tylko musimy sobie odpowiedzieć na podstawowe pytanie: czy my chcemy rzeczywiście dobra dla tego dziecka? Czy my uważamy, że jesteśmy tak idealni w tym, co robimy i w tym wychowaniu, którego nikt nas nie nauczył, więc jak możemy być w tym idealni? Że dostrzegamy ten problem tylko i wyłącznie w dziecku. Nie? I to też chcę, żeby fundacja, czy ja, jako taka osoba pokazująca w internecie, mogła głośno powiedzieć: stąd też takie podcasty, stąd też takie wyzwania jak Pięciokrotny Ironman. Czy takie rzeczy, które mają zwrócić uwagę na, na osobę, bo w dzisiejszym świecie niestety ciężko się przebić do mainstreamu, w którym możesz o czymś takim powiedzieć. Natomiast robiąc, brzydko powiem, pojebane rzeczy, można zdobyć publiczność, która będzie chciała tego wysłuchać. I, I to jest dosyć chyba fajne dzisiaj, że, że chociaż my się poznaliśmy w ten sposób, tak? bo zrobiłem jakieś zawody, gdzieś tam my się skontaktowaliśmy, ty się odezwałeś i dzięki temu tu jesteśmy i możemy o tym porozmawiać. Może usłyszy nas ktoś, kto będzie w takim samym miejscu, w którym ja byłem kiedyś. Tak, to mnie bardzo cieszy, bo tak. też nie wiedziałem, że masz aż tak mocną historię. Ja, tak. ja cię raczej znałem od tej strony sportowej, o tak, niej też bo zaraz jeszcze porozmawiamy. Na tym Facebooku, czy na Instagramie, czy na TikToku mamy bardzo małe pole do tego, żeby pokazać siebie. Raz, że pokazujemy tylko część siebie, dzisiaj nawet nagrałem taką relację, w której mówię, że wróciła mi trochę depresja. I to jest bardzo ciężki moment na nagrywanie dla mnie podcastu. Jakbyśmy tak mieli przestrzeń ostatniego pół roku wziąć, to chyba wybraliśmy najgorszy moment dla mojej psychiki. Ja cały czas czuję, że za chwilę się popłaczę, ale też nie czuję już wstydu z tego powodu i czuję, że mogę to zrobić. Nie, nie czuję takiej presji kamer, presji ciebie, że jesteśmy facetami i ja muszę udawać kogoś, kim nie jestem, żeby pokazać swoją wartość, że wytrzymuję to, co przeżyłem, wytrzymuję mówienie o tym nie płacząc. Uważam, że powinienem móc się popłakać, chcę móc się popłakać i to pozwoli mi tylko stać się pełnowartościowym facetem, jeżeli się popłaczę przy innych. Jak będę czuł taką potrzebę, nic na siłę oczywiście, natomiast yy, wcześniej. Co ty? Chłopaki nie płaczą, nie? Te filmy z lat 90., właściwie wszystko, co się działo w mediach w latach 90., -tych, 80. -tych, ja jestem 8-8, mogło... wiesz, Rambo. No, ja jestem 8 5, więc to jest Myślałem, bardzo tak blisko. Wygląda czas, każdy nie? facet jak tak stalony, tak duży. Trzeba zawsze dawać radę. Wojownik, samotny. Nie? Więc to, to myślę, że, że z czasem się zmienia. Widzę, jak fajnie ewoluują dzieciaki, ewoluują, ewoluuje młodzież, i, i to bardzo mocno idzie dostrzec. Natomiast mamy dużo takich komunistycznych zaleciałości. Na zasadzie wszyscy piją równo, tak? Kto nie pije, ten sprzedaje. No tak, I dużo takich... Nie płakanie przez facetów. Tak, tak. Dużo jest takich stygmatyzowanych pojęć, natomiast myślę, że społeczeństwo sobie z nimi poradzi, jak nie w tym, to w kolejnym pokoleniu. To już się um, dzieje. Tak. Żebyśmy zamknęli tamte gorsze czasy, uh -huh. bo takie chyba trzeba nazwać. Opowiedz jeszcze właśnie o tej otyłości, o tych narkotykach, bo myślę, że no naprawdę pędziłeś bardzo mocno w dół przy takim tak. połączeniu, to, to myślę, że byłeś i fizycznie i psychicznie na skraju. Dokładnie, natomiast y, moja przygoda z narkotykami zaczęła się dużo wcześniej, bo już w liceum, y, ale y, później zaczęły się służby mundurowe, całkowicie to odciąłem, bo jak robię, robiłem coś w tamtym czasie, to tak jak powiedziałem, robię na 100%. Jak robię na 100%, to nie robię pewnych rzeczy, będąc w pewnej organizacji. I w momencie, kiedy już przestałem w niej być, no to lejce puściły, natomiast każdy chyba z nas miał, każdy z nas tak wydaje się nam, żyjąc w naszym matriksie, czy w naszym uniwersum, że, że to tak wszyscy robią, tak niestety nie jest, albo stety nawet, że mamy taką różnorodność mimo wszystko. Natomiast ja żyłem w takim przekonaniu, że właśnie wszyscy faceci spotykający się w jakiejś grupie znajomych, czy to z kobietami, czy, czy w takim męskim gronie, no trzeba sobie się upić. I to do takiego stopnia, że wiesz, kto pierwszy wymięknie, ten jest mięczak i, i trzeba to po prostu robić do tak zwanego odcięcia. Natomiast w pewnym momencie te moje odcięcia powodowały, że ja na takim odcięciu dalej funkcjonowałem. I to też alkohol był wtedy dla mnie takim regulatorem napięcia. Pozwalał temu małemu Piotruszowi w momentach, w którym sobie nie radził z całym tygodniem. Dużo ludzi to mówi, mówi na to, ale muszę się zresetować, już nie mogę się doczekać weekendu, nie? Muszę się zresetować, muszę się napić, naćpać, cokolwiek. I to jest właśnie to, u mnie się to właśnie objawiało. To ten mały Piotruś, który nie potrafił sobie poradzić z emocjami codziennego życia i musiał to w jakiś sposób regulować. No to najprostszym, takim dostępnym ogólnym na świecie produktem jest alkohol, no i co tydzień, jakieś imprezki, jacyś znajomi, jakieś, jakieś dyskoteki i tego typu rzeczy. Natomiast ten poziom alkoholu, żeby wszystkim dorównać i pić ze wszystkimi równo, gdzie mierzyłem się czasami z facetami wierzącymi 150 kg, ja wtedy byłem w okolicach stówki, no ciężko im dorównać, ale moja głowa nie pozwalała mi przegrać, więc chciałem im dorównywać, co się kończyło urwanym filmem. Na urwanym filmie, jak dobrze wszyscy wiemy, potrafimy funkcjonować i dla świata zewnętrznego nie ma różnicy w tym funkcjonowaniu bardzo często i nikt nie wie w którym momencie się ten film urwał. No, zwłaszcza na imprezie, tak, Dokładnie. gdzie każdy jest trochę... Ja w, do tego stopnia to robiłem, że hmm, widziałem następnego dnia, że po pierwsze krzywdzę swoją żonę, jakimiś zachowaniami, czy, czy czymś, co nie powinno mieć miejsca e, do tego stopnia, że kiedyś przyszli do nas znajomi w ten sposób straciłem przyjaciela, bo hmm, oni wychodząc od nas, ja byłem chyba najbardziej pijany, hmm, powiedziałem do jego żony. W trochę ostrzejszych słowach i brzydszych, ale uważam, że przestrzeń internetowa nie jest miejscem, żeby mocno przeklinać, więc powiedzmy, że powiedziałem do niej, że jeszcze się kiedyś z nią prześpię. Wyobrażasz sobie taki tekst przy mojej żonie, przy niej i przy moim przyjacielu stojącym w korytarzu wielkości tego blatu, rzucić taki tekst do, do kogoś, kogo znasz całe życie. No coś w normalnym świecie nie do, do przeżycia, nie do wybaczenia. Cios dla każdego, Cios dla, dla każdego. niego, dla twojej żony. Dla ja o tym w ogóle osoby. nie pamiętałem. Ty się budzisz rano i jesteś w skowronkach, jak taki już przysłowiowy alkoholik. I to było dla mnie takim mocnym punktem kulminacyjnym tego przyjaciela. Niestety straciłem też przez siebie, bo później starałem się wytłumaczyć to alkoholem. I generalnie no, ta, te nasze drogi się gdzieś już rozeszły całkowicie. Mam nadzieję, że kiedyś będzie jeszcze okazja to przegadać. Nie, natomiast na ten moment nie mamy kontaktu. No i pojawił się taki pomysł, żeby znaleźć środek, który pozwoli mi dalej pić bo przecież picie jest ok, wszyscy to robią i nie widziałem z tym problemu. Znaleźć środek, który pozwoli mi utrzymać tą trzeźwość umysłu, ale dalej pić. No, i ktoś mi podpowiedział, że dobra jest kokaina do tego, żeby po alkoholu zachować tą trzeźwość umysłu, móc, pi móc pić dłużej. No, i tak poznałem smak tego narkotyku. To był też moment, w którym uważałem, że wszystkiego w życiu trzeba spróbować. Dzisiaj jestem w stanie bardzo mocno i głośno powiedzieć, że nie należy wszystkiego w życiu spróbować, bo nasz umysł, jeżeli kiedyś coś spróbuje i będzie to dla niego fajne, a nie ma chyba osoby, dla której. Mózgu, kokaina nie byłaby fajna, to uważam, że dzisiaj nie powinno się jej próbować. No i to był taki moment, w którym jakby ją poznałem, ale to nie był moment, kiedy ona była dla mnie regulatorem napięcia. Regulatorem napięcia w tamtym czasie takim najmocniejszym była dla mnie praca. Nałogi mają bardzo dużo ilość postaci. To może być praca, to może być nawet taka influencerka wszystko, co powoduje. Że palisz świat w wokół, robisz coś na 100%, a wszystkie inne rzeczy na 10 albo na 0, To powoduje, że osoba stojąca z boku, zwłaszcza terapeuta, zauważy, że robisz to nałogowo. Nie ma różnicy pomiędzy pracoholikiem, który pracuje 16 godzin i nie ma go w domu dla mnie nie ma różnicy, oczywiście, a alkoholikiem, który pije, czy narkomanem, który pije i nie ma go 16 godzin w domu. Dla rodziny, oczywiście. Dla dziecka, no nie ma ojca w domu, tak? Co on tam robi, to dziecko nie wie. Czy on pracuje i robi coś w jego głowie dla niego, czy robi coś dla siebie, regulując swoje. Jest ten sam. Mechanizm jest ten sam. I generalnie ja regulowałem to napięcie cały czas pracą, cały czas gonitwą za pieniędzmi, bo uważałem, że muszę wszystkim pokazać, że potrafię zarobić pieniądze, że potrafię i jestem coś wart. Czyli wtedy założyłeś działalność gospodarczą, tak? Działalność założyłem dużo wcześniej, natomiast. Yy, jakby terapia pokazała, że to napięcie regulowałem nawet będąc jeszcze w służbach mundurowych. Nie? I, I to doprowadziło do tych pierwszych bólów kręgosłupa, bo robiłem wtedy tą, tą pracę na 100% i ten alkohol się jakby pojawia przez całe nasze życie, już chyba tak od lat nastolatnich gdzieś tam się pojawia, on w mniejszym, większym stopniu jest tym regulatorem napięcia, ale kiedy praca jakby nie wystarcza, albo praca zostaje na takim poziomie nie 100%, a 50%, zaczynasz włączać kolejne rzeczy. I u mnie właśnie najpierw była praca, potem był alkohol, to napięcie było przez jakiś czas regulowane, przez jakiś czas ci to wystarcza, ale potem szukasz czegoś więcej. No i w pewnym momencie doprowadziłem swoją firmę do takich sytuacji w których mogłem bardzo dużo przegrać, a nawet wszystko stracić, i moja głowa nie mogła się z tym pogodzić. No i przypomniałem sobie o koleżance kokainie, która bardzo fajnie regulowała to napięcie i bardzo mocno. No i na ten moment, w którym było bardzo źle w moim życiu, to było najlepsze rozwiązanie. Do tego stopnia, że były momenty, w których byłem pod wpływem kokainy po 36 godzin bez snu. Zaczynałem mieć halucynacje i dalej w to brnąłem żona płakała z dziećmi się nie widywałem na szczęście chociaż myślę że i tak dzieci wiedzą w jakimś stopniu że, że taki problem miałem cały czas planuję z nimi o tym porozmawiać bo myślę że powinno o tym wiedzieć i to był taki moment w którym był covid i więc jeżeli ja byłem w pokoju, czy, czy byłem gdzieś, gdzie mogłem zażywać tego narkotyku. Dzieci miały tłumaczone, że jestem chory, że jest podejrzenie u mnie covid -u i nie można do taty podchodzić, bo można się zarazić. Więc to była taka super przykrywka dla mnie. No tak, COVID, a ty nie? siedziałeś w pokoju i po prostu. Tak, i trupałem, tak no tak to można nazwać, nie? W pewnym momencie jak zaczęły się te halucynacje, jak zacząłem już czuć, że, że idzie to w złym kierunku, że za chwilę mogą zacząć się jakieś zdrady, jakieś rzeczy takie, które już nie są wybaczalne przez osobę Tobie najbliższą. Stwierdziłem, że muszę się ogarnąć. To był moment, właśnie, w którym miałem 135 kg. To był moment, w którym byłem po kilkakrotnych sesjach takich 20-30 godzinnych kokainowych. Alkoholu już wtedy nie tykałem, bo on już dla mnie nic nie dawał. Zresztą, kto lubi smak wódki? Nikt nie pije wódki po to, żeby ją. No, może są koneserzy, ale powiedzmy, że. Czysto hipotetycznie 90% osób pije wysokoprocentowe alkohole po to, żeby poczuć pewne uczucie, czyli tak na dobrą sprawę wyregulować sobie to napięcie, z którym sobie nie radzą. Ja go już nie potrzebowałem w takiej formie, ponieważ alkohol pamiętałem, że zabiera mi przyjaciół, otępia mój umysł i kokaina jest lepsza. Bo niedy, że bustuje mi to myślenie, jestem cały czas świadomy, wiem, co robię. Natomiast w każdym, w każdym nałogu są też fazy. Na początku okłamujesz wszystkich dookoła, że wszystko jest okej. Okay. Najgorzej jest, jak zaczynasz okłamywać samego siebie i tobie się wydaje, że jest okej, okay, a już nie jest. I ja czułem, że to już jest ta granica. Jak położyłem się do łóżka i przykładając głowę do poduszki, otworzyłem oczy i zobaczyłem, że jestem w jaskini. Wiedząc, że jestem w domu, poczułem się jak w Castaway... Ten aktor już nie pamiętam jak on się nazywał. On też grał. Jestem kiepski, jeżeli chodzi o filmy, ale nie Tom a, Hanks? Tom Hanks, dokładnie. Nawet Tom jesteś Hanks? trochę do niego podobny, to już tak z uśmiechem. Powiem ja Ci, ale... że jesteś setną osobą, która mi to mówi, nie? Naprawdę. Okay. I ja po prostu zawsze się śmieję, y, że, że ja tego nie widzę, ale ludzie ale... bardzo często mi to mówią, nie? Zwłaszcza, tak, że jest ja tak. jestem osobą, która ma bardzo kręcone włosy. Nie, nie zobaczysz tego dzisiaj, ale jakbym zapuścił włosy, miałbym takie afro. Mhm. Tom Hanks też ma swojego rodzaju kręcone włosy, tak, więc tak. też ma wysokie. Czoło i z profilu jesteśmy mega do siebie podobni, ale śmieszne jest na maksymalnie oczy nie? wiesz. Tak? Natomiast tak, to no śmiejemy się teraz, ale, ale domyślam no, się, że takie halucynacje, że jesteś w jaskini, tak. to nie jest przyjemna halucynacja, tylko to jest Teraz horror. z perspektywy czasu yy, mogę o tym mówić, więc myślę, że mam już to w głowie na tyle przerobione, że jest to pewnego rodzaju dla mnie śmieszne, natomiast no, wtedy nie było. I taka jaskinia, gdzie wiesz, masz świadomość, bo ty myślisz, wiesz, że nie jesteś w tej jaskini, a ją widzisz i zaczynasz po prostu się bać. Zaczyna się bać, że idzie to w złym kierunku, i u mnie ten strach był takim moim dnem. Życzę każdemu, żeby spotkał się z tym dnem, ale najlepiej to na nie w takiej jaskini, tylko żeby spotkał się z tym dnem, jak jeszcze ten świat wokół nie jest w żaden sposób podpalony. I myślę, że te, tego można życzyć każdemu. Ja natomiast uważam, że w perspektywie dużej ilości ludzi ten, te moje dno i tak było płytkie. Znam osoby, które do dzisiaj są w takim, w takim nałogu i mają, mam wrażenie, patrząc na nich, że mają studnie bez dna i tego dna nigdy nie osiągną, aż nie umrą. Bardzo często na terapii grupowej my mówimy o tym i myślę, że, że każdy to powie i każdy przyzna nam rację, że my już wygraliśmy, że my już jesteśmy mistrzami, bo tu jesteśmy, bo już dotknęliśmy tego dna i dalej żyjemy, dalej mamy wokół siebie najbliższych i dalej jesteśmy w stanie funkcjonować w tym świecie i zaczynamy się naprawiać. I to był taki właśnie moment w, w, przy tej jaskini, przy tej płaczącej żonie, przy tej niewidywaniu dzieci, już właściwie co weekend, że uświadomiłem sobie, że to nie jest życie, które ja bym chciał przeżyć w ten sposób. To nie jest mój koniec i nie w tym kierunku to powinno pójść. Natomiast. Y Wtedy myślałem, że właśnie problemem jest kokaina i że trzeba ją po prostu odstawić i to rozwiąże problem, bo nie widziałem tych pozostałych problemów jeszcze z poziomu dzieciństwa. To był moment, w którym też zapomniałem o tym molestowaniu, ponownie żyłem sobie dalej, nie rozkminiałem tego w żaden sposób tego niskiego poczucia własnej wartości, tego wszystkiego co się działo w moim otoczeniu przez to, że ja właściwie wszystko wokół siebie rozwalałem już za dzieciaka. I tak na dobrą sprawę odstawiłem tą kokainę na bardzo długo. Natomiast na początku tej drogi obejrzałem film najlepszy. Film o Jerzym Górskim. Film, w którym Jerzy Górski bardzo mocno mierzy się też z takimi problemami, z jakimi ja się mierzyłem. On jest taki zrobiony hollywoodzko, więc on nie pokazuje tego, o czym ja mówię, skąd te problemy się tak naprawdę biorą. On pokazuje bardziej świat, zły świat tych narkotyków, nie? Nie pokazuje, dlaczego Jerzy Górski zaczął brać te narkotyki i że tak naprawdę Jerzy Górski nie chciał brać nigdy tych narkotyków, tylko po prostu ten jego, to jego dziecko, które cały czas w nim było, nie pozwalało mu na to, i, no i tego, to jest tak jak Ci powiedziałem o tym TikToku, Instagramie, to jest za krótki case, a za długi temat, żeby to pokazać na przykład na rolce półtora minutowej. Nie, nie jesteś w stanie tego tak pokazać i nawet film kilkugodzinny, nawet nasz podcast nie jest w stanie powiedzieć i przekazać ludziom wszystkiego, co ja mam w głowie, bo byśmy tu z trzy dni siedzieli. No, ja, jak to obejrzałem, to pomyślałem sobie, że wystarczy odstawić narkotyk i będzie wszystko dobrze. No, ale to, to niestety gdzieś tam cały czas w tej głowie mojej było. Ja sobie myślałem, że jestem po prostu za słaby i muszę być lepszy, coraz to lepszy, żeby, żeby nie myśleć o tym narkotyku. A nie, że muszę naprawić rzeczy, które gdzieś zostały we mnie już od dawna. No, i wymyśliłem sobie, że jeżeli on zrobił iron to ja też zrobię. Mówię, niedługo mam 40. to były chyba 3 lata do 40. i mówię, to może kurde, na tą 40 bym takiego ironmana sobie zrobił. I mówię do żony: wiesz co? Ja zrobię iron Dosłownie, siedziałem na kanapie ważąc 135 kg. Ja zrobię Ironmana. Zacząłem dietę. Jeszcze wtedy nie, nie miałem trenera, nie miałem pomysłu, jak tego Ironmana zrobię, ale stwierdziłem, że muszę schudnąć, żeby w ogóle zacząć trenować. No i kupiłem sobie catering dietetyczny, 2000 kalorii. Przepraszam. I y, to mi pozwoliło schudnąć chyba do 105, właśnie, czy nawet do 100 w miesiąc czasu. Deficyt kaloryczny... To, mówiłeś na tak, początku. Tak. Deficyt kaloryczny był na poziomie... Y, y, jak teraz tak z dietetykiem już współpracuję i to przeliczaliśmy, to był na poziomie co najmniej tysiąca, nie trenując, ale ja już sobie wtedy zacząłem coś tam truchtać, zacząłem coś robić, bo nie znając się, myślałem, że to trening mnie odchudzi, a nie dieta. No i ten deficyt momentami był w okolicach 1,5 tysiąca do 2, co wcale nie pomaga w depresji, która się pojawiła właściwie przez wypłukanie, przez, myślę przez kokainę yy, wszystkich minerałów, wszystkich takich naturalnych mechanizmów obronnych organizmu, doprowadziła hormony do strasznego stanu i yy, tak jak wtedy siadał mi kręgosłup, tak teraz przez te moje czyny zaczęła mi siadać głowa w formie takiej depresji już bardzo mocnej. Mhm ale to jakby było, przyczynem tego było, było branie kokainy ale branie kokainy było właściwie objawem tak samo jak objawem później była depresja więc trzeba, żeby się z tego wyleczyć, trzeba zlikwidować tą przyczynę czyli po prostu pójść na terapię i to przegadać z kimś no i tak na dobrą sprawę, jak wymyśliłem sobie ten triatlon schudłem do takiej wagi, że mówię już może warto zacząć trenować no mówię, jak coś robić, to robić z najlepszymi i wpisałem sobie w internecie mistrz triatlonu. Pokazał mi się Robert Karaś. Mówi: kurde, jakiś koleś. Dobra, nie dzwonimy, nie? numer telefonu. Mówię, cześć, słuchaj, chciałbym zacząć przygodę z triatlonem. On mówi, dobra, dajemy, robimy to. nie? Mówię, chciałbym, żebyś mnie przygotował do pełnego dystansu, bo już sobie zrobiłem research, jakie te dystanse w triatlonie są. I mówię, ile to zajmie? A on mówi, że no, mniej więcej koło roku bez problemu powinieneś to zrobić. Ja mówię, super, robimy to. Ale tutaj dodam, nie umiałeś pływać mm. wtedy. Tak. i To, co i wiesz, miałeś w głowie, rozłączyłem się? się. To też nie jest tak, że nie potrafiłem utrzymywać się na wodzie. Z wodą miałem kontakt całe życie. Całe życie machałem, ale to nie było pływanie, tylko utrzymywanie się na wodzie, czego się później nauczyłem. Nie miałem nigdy lęku i strachu do tej wody. Bardzo często ludzie, zwłaszcza w triatlonie, boją się wody. Ja nie miałem nigdy strachu właściwie przez to robienie wszystkiego na 100%. Do niczego nie miałem strachu. Ja po prostu nie czułem ryzyka, nie bałem się niczego, więc też taka woda nie była dla mnie straszna. I rozłączyłem się z Robertem, siedzimy z żoną, tak dyskutujemy, gdzie ten triatlon zrobić i tak dalej. I ja mówię, tej, ale przecież tam jest pływanie, nie? Ja nie umiem pływać kraulem w ogóle, nie? Nigdy nie pływałem kraulem, nie przepłynę 25 metrów basenu, ja pierdzielę, muszę coś z tym zrobić, nie? I dzwonię jeszcze raz, mówię, no Robert, taka głupia sprawa, nie? Bo ja nie umiem pływać, nie? Dobra, nie przejmuj się, to tam szybko załapiesz, nie? Miałeś wywiad z Robertem, wiesz, że Robert jest taką osobą, która też nie... No to jest ten mental triatlonistów. Dokładnie. On też nie, nie, nie wkłada sobie do głowy takich barier i myślę, że to też jest taka podstawa sukcesu, żeby wierzyć, że wszystko jest możliwe. No, więc dał mi numer do, do dziewczyny, która w moim mieście w Poznaniu um, uczy pływania. No i poszedłem na te lekcje. Oczywiście fajnie mojego zostało połechtane, jak po kilku lekcjach powiedziała mi, że mam tą pływalność i że damy rady ogarniemy. Co chwilę czułem, że się topię czułem, że ona mnie zabije. W ogóle, niestety, ale w tym wieku trenerzy zaczynają być młodsi od ciebie, i to jest też takie stygmatyzowanie trochę młodych ludzi, bo wiesz, jako trenera masz na myśli takiego dziadka, sędziwego, z długimi włosami, z brodą, i on ci mówi, taki mentor, co masz robić. A tu przychodzi młoda dziewczyna, i ty tak myślisz, kurde, co ona może wiedzieć o życiu, nie? I myślę, że to jest główny problem dzisiaj zwłaszcza z nauką pływania osób dorosłych, bo też mi powiedziała, że często osoby w moim wieku pewnych rzeczy już nie przeskoczą i się pewnych rzeczy już nie nauczą. I myślę, że to jest taka właśnie bariera, żeby się postawić przy takiej trenerce w pozycji osoby nieumiejącej i oddać jej się całkowicie i słuchać dokładnie wszystkiego, co ona mówi. To jest klucz do sukcesu w poznawaniu każdej dziedziny. Jeżeli idziesz do kogoś, płacisz mu za to, żeby on cię czegoś nauczył, to go po prostu słuchaj, rób wszystko, co on ci mówi i uwierz w to, że on cię tego nauczy. Bo jeżeli będziesz wyciągał wnioski, kto, z którymi nie będziesz się dzielił z tą osobą, a one będą mylne, to nigdy nie pójdziesz do przodu. Nigdy się nie nauczysz, bo to będzie ta osoba, która uważa, że najlepsze jest na 100%, a nie będzie brała tego marginesu błędu 60-70% ideału. Nie? Zgadzam się, zgadzam się w pełni. Tak. No dobra, to. to o tym triatlonie, bo to jest fajny, fajny I wątek. Był taki moment, później tak sobie przeanalizowałem, że może, kurde, ten pełny Ironman to jest jednak za dużo, może zróbmy połówkę i yy, yy, ta połówka jakby pokaże mi, czy jestem w stanie zrobić pełen dystans. Przypomnisz, ile to jest pełny. Pełny dystans to jest maraton, czyli ponad 42 km. To jest przez te ultra, już teraz muszę sobie przypomnieć na tych krótszych, ile to jest. Z roweru to jest 180 km i pływania jest 3800. Dobrze pamiętam, musisz mnie poprawiać, jak, jak, jak wiesz, bo ja mogę się pomylić, bo po prostu liczby przestały mieć znaczenie przy ultra Jasne, jasne. I ja przestałem też na to pewien, zwracać uwagę, ale jest. Tak, ale... 3800 wydaje mi się, że jest. Więc mówię, tutaj będzie 1900 pływania, będzie 90 rowerów, będzie półmaraton. Więc będzie okej. Okay. Ja zresztą nigdy nie miałem do czynienia ze sportem w takiej formie pływania w dzieciństwie. Nigdy nie byłem sportowcem. Poradzając w służbach mundurowych musiałem być sprawny, ale to była bardziej taka kulturystyka. Po piwnicach z kolegami w liceum nie było siłowni takich, wiesz, grupowych, zorganizowanych gdzieś, gdzie można było pójść, nie? To hmm. raczej było hmm. tyle, co się ukulało. Gdzieś tam ojciec z pracy przyniósł jakieś ciężkie rzeczy, z tego się robiło handle i się ćwiczyło. I teraz to wygląda zupełnie inaczej. I tak na dobrą sprawę w 2017 roku, jak właśnie odszedłem ze służb mundurowych, to miałem przygodę z bieganiem. To była gdzieś chyba przygoda, która trwała pół roku albo rok. Z, z trenerem z Poznania trenowałem samo bieganie trzy razy w tygodniu. I tam doszedłem do takiego poziomu, gdzie na półmaratonie mogłem pokonać dystans w czasie chyba godzina 40. Albo godzina 43, więc nie jakiś wow, ale myślę, że już na poziomie amatorskim to już jest fajny czas. I to był jedyny mój epizod w życiu związany z bieganiem. Potem jak przestałem biegać, znowu przy tyłem i ta cała historia moja się wydarzyła później jeszcze, jeszcze gorzej. Chociaż dzisiaj żałuję, że już w tamtym momencie nie byłem w tym punkcie takim zwrotnym, żeby od tamtego czasu trenować, bo teraz miałbym za sobą już praktycznie 7 lat treningu, więc już bym był gość, nie? Tak sobie teraz o tym czasami myślę, ale myślę, że to też. To życie miało się tak potoczyć, żebym stał się tym człowiekiem, którym jestem dzisiaj, to musiało tak wyglądać, że nic innego na mnie by tak nie zadziałało, jak ta droga, którą przeszedłem. No i wracając jeszcze do tego triatlonu, pojechałem do Lipian zrobić dystans sprinta. Cały dystans przepłynąłem żabką. Jeszcze wtedy Robert nie rozpisywał mi treningów pływackich, bo wyszliśmy z założenia, że to nie ma sensu. Skoro ja nie umiem pływać, to bez sensu zadania mi pływackie rozpisywać, skoro ja ich nie wykonam. To był gdzieś w okolicach kwietnia, kwietnia, maja, chyba w maju właśnie, czy w czerwcu, zrobiłem pierwszego sprinta. Tak się zagrzałem na tym sprincie, było gorąco, byłem mega przy kości facetem. Są zdjęcia na Instagramie, było mi bardzo trudno to ukończyć, pomimo, że w sprincie to masz chyba 700 y, pływania y, roweru, masz 20 km i piątkę biegu. Myślałem, że umrę na tym, ale skończyłem i mówię, kurde, to jest to, ja chcę to robić. nie? Czułem się jeszcze wtedy... Yy, tak złamany, że to cierpienie mi bardzo, bardzo, bardzo mnie fascynowało, bardzo mi pomagało. I to była taka moja zamiana nałogów yy, związanych z pracą, związanych z alkoholem czy narkotykami. Zamieniłem to po prostu na sport. I z perspektywy osoby stojącej z boku, co się zmieniło, to co mówiliśmy, czym się różni osoba pracująca od osoby pijącej, niczym. Ale to jest droga, którą trzeba przejść. Przynajmniej ja musiałem ją przejść, żeby móc w pewnym momencie też ten sport odstawić, yy, bo nie da się takiego hajpu w głowie, takich endorfin spowodowanych tak silnymi narkotykami jak kokaina, odstawić do zera, nie zastępując tego niczym, po prostu przechodząc na terapię. Może mógłbym to zrobić lekami, jakimiś lekami, które wpływałyby na, na moje zachowanie, w jakiś sposób mnie otępiały, ale tego nie chciałem robić, bo jednak jest to chemia. Im tej chemii w naszym organizmie mniej, tym lepiej. Więc myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, zamienić te wszystkie nałogi, nawet pracoholizm, na sport. Najzdrowszy sposób. Natomiast jak już ten sport uprawiasz, włączasz terapię, i terapia zaczyna Ci regulować to napięcie, zaczyna Ci uczyć samodzielnie regulować to napięcie. Bo w pewnym momencie nawet czułem, że pamiętam tą terapię, że ona jest dla mnie takim nałogiem, że ja muszę na nią pójść, bo inaczej sobie nie poradzę. I to też z czasem mi przeszło, z czasem przeszło mi ten hype na ten sport, ale tamtym czasie ten zamienienie tych nałogów na sport było najlepsze i myślę, że to jest super droga, którą, z której każdy może, może czerpać, bo jak wszyscy wiemy, sportów jest tyle, że każdy znajdzie coś dla siebie. Samo bieganie, sam rower, czy nawet spacery, Nordic Walking, cokolwiek, co jest mało wydajne dla organizmu, żebyśmy się nie męczyli, ale oczyszcza nam głowę, powoduje, że mamy większy kontakt z tą głową, podbudowuje nam, produkuje nam te endorfiny. Nawet gdzieś czytałem artykuł, że samo podniesienie końcówek ust. I e, powoduje, jak rano sobie wstań no. kiedyś, będziesz miał handrę po, po jakiejś nieprzespanej nocy, podnieś sobie w samochodzie końcówki ust i na siłę się zaczniesz uśmiechać. Poczujesz, że twój organizm zaczyna produkować endorfiny. Nawet to wystarczy, żeby się zacząć śmiać sam do siebie. Nie? To jest niesamowite. Nie? Tak. Dokładnie, to jest naprawdę coś niesamowitego, jak jesteśmy w stanie sterować swoimi emocjami w ten sposób, ale to też są rzeczy, których trzeba się nauczyć, trzeba gdzieś się przeczytać, bo, bo ciężko je samemu y, gdzieś tam odnaleźć w głowie to już w ogóle bo tego po prostu nie ma. No i jak zacząłem z tym triatlonem, to był super regulator napięcia, zacząłem trenować coraz więcej. Robert mi rozpisywał po 10 godzin treningów. Ja mówię: "Robert, pisz 12, bo ja mam czas", nie? Mówi: "Na pewno masz czas". No mówię: "Tak, pisz po 12, pisz po 15". Miałeś ten czas faktycznie czy rzuciłeś i, też znowu? Nie, wiesz, rzuciłem pracę wszystko, i rzuciłem rodzinę. Okay. Dużo osób mnie pytało, jak ty to robisz, że to wszystko godzisz? A ja mówię, ja tego nie godzę. Ja robię znowu coś na 100%, paląc wszystko wokół. Mhm. To nigdy nie będzie. Jeżeli chcesz zrobić jakąś dyscyplinę, czy jakiś biznes, czy zająć się rodziną na 100%, no ciężko to pogodzić. Ja myślę dzisiaj, że osoby, które przychodzą na podcasty, opowiadają, że im się to udaje. To albo kłamią, albo nie zdają sobie sprawy tego, że, z tego, że ktoś będący obok nich jest nieszczęśliwy, albo, ktoś, albo ich życie zawodowe nie do końca jest na tyle wartościowe, jakie mogłoby być, gdyby zrobili ten balans. On jest bardzo trudny. Myślę, że na poziomie mistrzowskim, w jakiejkolwiek dziedzinie, czy miliardera na poziomie biznesu, czy mistrza świata, rekordzisty świata na poziomie sportu jest nie do osiągnięcia. Kiedyś zapytałem się mojego terapeuty, czy poznał kogoś w swoim życiu, bo ja bym chciał poznać jakiegoś mistrza świata czy rekordzistę świata, który nie robił tego nałogowo, który nie ma przeszłości podobnej albo synchronicznej z moją. On mówi, że może mi życia nie starczyć, żeby znaleźć i poznać taką osobę. Więc to jest trochę przerażające, i tu można sobie powiedzieć coś, co myślę, że, że przyda się na, na, na szoty na YouTubie, że terapia nie jest dla biednych ludzi. Nie dlatego, że terapia jest za droga, tylko po zakończeniu terapii nie będziesz czuł potrzeby zarabiania pieniędzy na takim poziomie, który będzie ci powodował super ekstra życie bogatego człowieka. Ja w tym momencie się cieszę, że już osiągnąłem jakiś status majątkowy, bo myślę, że gdybym był w tym miejscu 20 lat temu, to nigdy bym tego poziomu nie osiągnął, bo jestem na tyle szczęśliwy sam z sobą, że nie potrzebuję już tego hypu pieniędzy i bym po prostu nie brnął w tym kierunku, nie? I to dlatego stwierdzenie, że terapia nie jest dla biednych ludzi jest bardzo dobre. Natomiast to jest też taki moment w mojej terapii, w którym teraz jestem, nie wiem co Ci powiem za rok. Bo terapia to są różnego rodzaju etapy. Na każdym etapie wypowiadając się, możesz być słuchanym i odbieranym jako zupełnie inna osoba, z tego względu, że Ty też ewoluujesz, transformujesz się w kogoś. Kto jest coraz lepszy, kto co coraz bardziej rozumie i, i czuje świat, I, yy, i to może z perspektywy takiej osoby stojącej z boku być bardzo sprzecznym yy, komunikatem, ale na ten moment uważam, że, że terapia nie jest dla, dla biednych ludzi. Nie? Bardzo wszystko ciekawe. Od razu z góry zapraszam za rok, mhm. z przyjemnością porozmawiam. <laughs> Zobaczymy, co to będzie. <laughs> tak. Natomiast no, konkluzja jest chyba taka, że ten złoty środek jest w życiu tak. najważniejszy. Tak, złoty, złoty środek jest bardzo ważny, ale ten punkt kulminacyjny tego takiego dna, że każdy ma to dno, jak go dotkniesz, odbijasz się od niego. Nie? To jest I zawsze ono musi star... być, mówi się, że tak, prawda? Myślę, że tak, bo człowiek lecący przez świat, wyobraź sobie sprintera, który nie widzi świata wokół, bo on mu się rozmazuje. Jak on ma zobaczyć, że w tym świecie się dzieje coś nie tak? Musi się potknąć, zatrzymać yy, i rozejrzeć. W momencie, w którym yy, dobiegnie do mety, yy, szuka kolejnej. I znowu zaczyna się ten proces, znowu się rozpędza, i znowu ten świat mu się zaczyna rozmazywać. I tak na dobrą sprawę on nigdy z tym światem kontaktu nie ma, nie? Ma rodzinę, ma dzieci, ma biznes, ale to nigdy nie jest to, nie? Ja y, latałem za granicę, kupowałem helikoptery, kupowałem motocykle. I ciągle czułem, że do momentu, kiedy ta meta była tym zakupem, posiadaniem czegokolwiek, czułem, że ten świat mi wiruje, jest super lece, po złoto. Ale w momencie, kiedy to osiągałem, miałem taki zjazd, jak mam dzisiaj. Dzisiaj mam taki zjazd, bo skończyły się zawody, nie mam kolejnych. Jestem w tym momencie, że ten świat zaczyna wokół mnie spowalniać. Ja się dopiero uczę żyć w tym świecie takim powolnym, bez tego hajpu. I teraz jest bardzo ciężki moment w terapii, żeby nie wrócić do starych nawyków. E, najprostszym sposobem byłoby teraz zapisać się na 5, 10, 15, 20-krotnego Ironmana. Mieć cel, który mieć znowu cel, cię tam napędzi. I znowu tak. mnie ten cel napędzi, ale nie chcę tego zrobić. Chcę zobaczyć, jak to jest żyć tutaj, żyć w tym spokojnym, normalnym świecie, nauczyć się tego poznać swoje emocje w tym normalnym świecie, żeby ten hype, który osiągam zawodami, pracą, sportem nie powodował tak mocnego zjazdu, bo ten zjazd nigdy nie będzie do zera, on będzie do minus 100, do minus 200. I w tym momencie zawsze będzie pojawiała się depresja, bo kto wytrzyma zjazd minus 200? Nikt. Każdy, przepraszam, bo mi się cały czas odbija. Każdy będzie, będzie po prostu czuł lęki, będzie popadał w depresję. Ja nie mówię, że wszyscy, co chorują na depresję, mają taki case jak ja. To jest moja historia i to jest mój kierunek, który ja wybrałem. Nie? Wracając jeszcze do tego triatlonu, bo tego jest tyle, że, że ciężko w tym triatlonie się zatrzymać. Zrobiłem sobie tego sprinta, przepłynąłem całego żabką, tą żabką wyprzedzałem innych i mówię do Roberta: Ty, a może my się nie nauczmy tego kraula? Ja będę to robił żabką, przecież ja ich wyprzedzam. Wyszedłem gdzieś tam z wody w połowie stawki, a Robert mówi: Piotr, to nie jest tak, że ty pływasz szybko tą żabką. Ty pojechałeś po prostu na zawody, które są bardzo małej rangi. I ci ludzie po prostu tak wolno płyną, że oni płyną z kraulem, płyną wolniej niż te żabką. Ja mówię, no dobra, nie, no to będę się uczył tego kraula. Później już yy, zrobiłem olimpijkę gdzieś w okolicach lipca w, yy, w Kolonii, to już są yy, rolki na, na moim Instagramie z tego. Pojechałem tam sam, więc też z samych zawodów tego nagrywania jest bardzo mało, bo musisz mieć kogoś, kto cię po prostu pokaże w tej kamerze. Tam tego nie miałem, tam płynęliśmy w rzece, rzeka ciemna, czarna jak ten blat stołu i wkładasz głowę i po prostu nic nie widzisz, nie. Natomiast y, też w rzece płyniesz z prądem, więc jest szybciej. Mówię, kurde, ale super, będziemy płynąć z prądem półtora kilometra, więc szybko zleci, ale organizator niestety wziął to pod uwagę i wziął, y, wydłużył ten dystans pływania chyba do 1800 albo 1900, więc niestety mój plan legł w gruzach jeszcze się okazało, że za wolno się za późno się zatrzymałem i przepłynąłem miejsce, w którym trzeba było wejść i musiałem przez prąd się przebijać, żeby się cofnąć i wyjść po rower, nie? więc też taka fajna przygoda, ale to, był, to były chyba jedyne zawody, w których trafiłem w ten taki pik, który, który fajnie jest trafić na, na zawodach, kiedy masz, kiedy Garmin ci pokazuje, że, że trenujesz efektywnie, jesteś w szczytowej formie i wtedy powinieneś robić zawody, to właśnie tam to czułem i tam było super, jak wbiegałem na metę, z tego już jest filmik na, na Instagramie, ja czułem, że mógłbym drugi raz ten dystans zrobić, i, i byłoby fajnie. Czyli pełna świadomość, czy tam się jednak. Już tak mocno walczysz ze sobą, że jesteś trochę, wiesz... Nie, pełna świadomość. Pełna świadomość, pełne, pełna taka rozwaga. Ja jestem bardzo zawsze skupiony na tym, co robię, bo tak jak mówiłem, staram się to robić na 100% i mimo to, że ten świat wokół jest palony, to ja to, co robię, robię idealnie i zwracam bardzo dużą uwagę na szczegóły i staram się być w tym mega skupiony, więc tam to było. Tam to było, była, była taka też rozwaga, bo zauważyłem już w różnego rodzaju podcastach o triatlonie, czy to o Macieja Bodnara, czy w TriEnergy, czy w Trigapie, czy nawet w rozmowach różnych Roberta, bo przesłuchałem wszystko, co dotyczy triatlonu i wszystko, co dotyczy ultra co jest na, na YouTube. Bo jednak, trenując, masz na to czas. W tym momencie miałem wrażenie, że wiem już tyle, na tyle dużo, że przede wszystkim poznałem ten sposób regenerowania się i to, że trenowanie na 100% też nie jest takie dobre, że trzeba znaleźć ten balans w, w sporcie. I w regeneracji, żeby osiągać jakieś sukcesy, bo podczas regeneracji sobie wyobraziłem w głowie, że to jest ten moment, w którym rośniemy, a nie ten moment treningu. Ten moment treningu dla mnie, być może każdy ekspert powie i wyobrazi to inaczej, ja to sobie widzę tak, że treningiem się wyniszczam, regeneracją odpoczywam, rosnę, jestem większy przed następnym treningiem, znowu treningiem się wyniszczam, co pozwala mi znowu w regeneracji rosnąć i stawać się coraz lepszym. Tak to sobie wizualizuję w głowie i. I to jest taki mój, mój sposób na to, żeby, żeby iść do przodu. No i zrobił się chyba sierpień już tego samego roku i mówię do Roberta, wiesz, już chyba jest czas, żeby zrobić treningi pływackie. On zawsze co miesiąc na początku, później co kwartał robi testy, które robił, bo teraz już nie prowadzi teamu. Robił testy, w których musiałeś przepłynąć 200 metrów najszybciej jak potrafiłeś, żeby pokazać na jakim jesteś poziomie i pod to jest ustawiany dalszy plan. No i na tych 200 metrach dwa razy wymiotowałem. To był dla mnie tak duży dystans, yy, i to było dwa lata temu yy, tak duży dystans, że dwa razy wymiotowałem, ale wyobraź sobie, jakie trzeba mieć zacięcie, żeby wymiotować raz i płynąc dalej. Wymiotować drugi raz i płynąć dalej i dokończyć te 200 metrów, nie? To był dla mnie taki no chyba z dziesięciokrotna ironman wtedy, nie? Ja czak czułem. Dlatego też ostatnia moja rolka mówi o tym, że każdy jest mistrzem na swoim poziomie i każdy może się nazywać mistrzem, jeżeli robi coś, co każdego dnia pokazuje mu, że jest coraz lepszy. No bo jeżeli osoba biegnie na godzinę, my, my, 10 kilometrów albo biegnie na pół godziny 10 kilometrów, to która trenuje ciężej, nie? Dla nich poziom trenowania i, i tych cierpień jest taki sam, nie? Więc każdy jest mistrzem, nie? Pełna zgoda, a no. pięciokrotny Iron Man. No bo to jest taki Twój. No nie chcę mówić, że największy sukces, bo wiem, mm -hmm. że każdy z treningów jest dla ciebie pewnie sukcesem, tak. cały ten proces. Ale Uczy opowiedz o tym trochę, bo tam się właśnie... wygrywałeś to. Tak, no był, była duża przewaga nad Belgiem, którego jeszcze wtedy nie znałem, nie wiedziałem kim on jest. Natomiast triatlon trzeba sobie mocno i wprost odpowiedzieć, że to jest dyscyplina, która składa się z trzech mniejszych dyscyplin. I wygrywając jedną z nich. Nie jesteś zwycięzcą. Wygrywa ten, który na końcu przekroczy metę jako pierwszy. Więc wygranie któregokolwiek z etapów, tak na dobrą sprawę, ci nic nie daje. Wiele osób pisze, pisało do mnie, kilkanaście osób pisało do mnie, że ja się za mocno podpalałem na tych zawodach, bo widzieli, że pytam moją ekipę, który jestem. Że się ścigałem, zamiast realizować plan. Ja po prostu lubię wiedzieć, który jestem. I wiem, że to powiedzenie głośno, że jestem pierwszy czy drugi, też bustuje oglądających. Dla kogoś, kto się nie zna na triatlonie i nie wie, że to, że wyjdziesz z wody pierwszy, nie oznacza, że wyjdziesz pierwszy po bieganiu, jest fajne słyszeć, że ktoś jest pierwszy. A tworząc Instagram, chyba każdemu nam zależy, żeby dotrzeć do jak największej ilości osób. Można by powiedzieć z jednej strony, że jest to trochę pod publikę, natomiast nie taki był mój cel w głowie. On, taki, on ten cel jakby pojawił się i wyszedł całkiem naturalnie, bo w piku oglądało nas półtora miliona ludzi. Gdzie mój Instagram był wtedy na poziomie 7000 obserwujących, to wygenerować z 7000 obserwujących 1,5 miliona wyświetleń materiałów to jest coś, nie? Myślę, że Karol, który, który jakby prowadził mi tego Instagrama, zrobił kawał dobrej roboty i to naprawdę się fajnie, fajnie oglądało. Ja tam popełniłem szereg błędów, przede wszystkim żywieniowych. W każdej dyscyplinie Ciężko być osobą, która wie wszystko, więc starasz się, zwłaszcza mając pieniądze, zatrudniać osoby, które wszystko powinny wiedzieć. Ja nie chcę nikogo oparczać winą, bo uważam, że zawsze szef firmy jest odpowiedzialny jako taki nadrzędny za błędy, które są popełniane. Osoby, które tam były ze mną, naprawdę stanęły na wysokości zadania, jestem im mega wdzięczny, bo zrobiły wszystko, co, co mogły, żebym, żebym to ukończył w jak najlepszym zdrowiu przede wszystkim. Chociaż były śmieszne momenty też, o których Ci Później opowiem, ale były też osoby, które tutaj w Polsce przez te całe moje dwa lata ze mną współpracowały, i gdzieś tutaj pojawił się błąd czy zawirowania, które spowodowały, że ta moja wiedza była niewystarczająca na tym starcie. Ciało było tak przygotowane, że ja wychodząc z wody nie czułem w ogóle zmęczenia wychodząc, chodząc z roweru w trakcie roweru miałem takie momenty zwątpienia miałem takie momenty, gdzie czułem się po prostu zmęczony bo już długo nie spałem natomiast mięśniowo nie czułem kompletnie nic fizjoterapeuta, który z nami pojechał mówi, że Piotr, ty masz tak luźne nogi że tu nie ma co masować z tego napięcia nie było. Człowiek, który ja trenując i przygotowując się do tego wyzwania jeździłem 100 km dziennie rowerem. Codziennie dzień w dzień od poniedziałku do piątku, weekendy miałem wolne. Jeżeli nie wyrabiałem się w tygodniu, to też może był mój błąd, że robiłem ten trening wtedy w sobotę albo w niedzielę, starając się go nadrobić yy, i potem kolejny dzień odpoczywać. Jak na przykład nadrabiałem sobotę z niedzielą, to później poniedziałek odpoczywałem, bo gdzieś to też własna działalność pozwala na, taką, na takie żonglowanie trochę tymczasem. Ale cały czas to było mimo wszystko nałogowe, nie, bo jednak wszystko wokół było robione na mniejszy procent niż taki balans. To jak wymagało, Twój dzień wygląda w przygotowaniach? Wstajesz bardzo rano i już trenujesz. Może... No właśnie nie, i to jest nie. problem, bo ciężko się zmobilizować, żeby wstać o 6 rano, jak kończysz rower o trzeciej w nocy, nie? Mają bardzo dużo no takich nie, treningów kończących ten, więc to było takie błędne koło, w które wpadałem. Natomiast wyszedłem z założenia, że na zawodach też jedziesz w nocy, więc tutaj też możesz potrenować w nocy. Najważniejsze jest utrzymanie. Trzymać 7-8 godzin snu, bez względu, w którym momencie doby to się dzieje. Natomiast nie wiedziałem o czymś takim jak cykl dobowy. Nasz organizm ma coś takiego, to też poznałem dzięki Maciejowi szyszce, on mnie uczy oddychać, bo też nie wiedziałem, że można oddychać nieprawidłowo, że trzeba się tego nauczyć. I ten cykl dobowy, zdaniem Macieja, jeżeli przestawisz pół godziny raz na dwa tygodnie, to jest OK, twój organizm to wytrzyma. Jeżeli będziesz przestawiał więcej i nie dawał adaptacji organizmu do tego przestawienia cyklu, zaczynasz ten organizm po prostu wypalać, i to zmęczenie jest za duże. Nie wyobrażam sobie jechać na zawody na drugi koniec świata, gdzie jest zmiana czasowa o 12 godzin i robić tam zawody. Nie wyobrażam sobie tego. Jeżeli dwa tygodnie mój organizm potrzebuje, żeby przestawić pół godziny, to co się dzieje z organizmem przy przestawieniu o 12? 12 godzin, o ile on jest słabszy niż w takich normalnych warunkach, nie? Więc ja też akurat w Kolmar nie było tego przestawienia czasu, przepraszam, ale pojechałem już tam miesiąc wcześniej i miesiąc już tam sobie trenowałem na trasie żeby się bardziej zaklimatyzować do trasy. Do pogody, do, do trasy, i zależało mi na tym, żeby poznać każdy zakręt, poznać każdy szczegół trasy. Przypomniałem sobie takie filmy z dzieciństwa, gdzie ludzie trenujący jakieś wyścigi samochodowe szli i dotykali asfalt, szum powietrza. I stwierdziłem sobie, że, że to jest fajne, to ma moc, nie? I też ten mój mental był już na tyle silny, że czułem, że muszę złapać kontakt z tym miejscem. To też w pewnym momencie już terapii zaczynasz jeszcze wchodzić w głębiej, jakby w siebie. Więcej jeszcze chcesz poznać tą swoją duchowość, to twoje obcowanie ze światem, tą energię twojego organizmu. Zacząłem medytować, zacząłem na sesjach terapeutycznych być wprowadzanym też w taki stan medytacji, który... Doprowadził do tego, że ja nigdy nie byłem może ateistą, ale byłem takim agnostykiem, który stwierdził, że nie chcę rozważać dzisiaj czy... Wiara i Bóg to są rzeczy, które rzeczywiście funkcjonują w naszym świecie i koło nas, tylko chcę to zostawić na później. Może gdzieś po śmierci się sam o tym przekonam. Taki typowy agnostyk, który po prostu na dzień dzisiejszy nie podejmie decyzji, czy te rzeczy są, czy nie, ponieważ nie ma na nie jakichś takich namacalnych dowodów, to nie rozważajmy tego, zostawmy to na później. Dzisiaj, po tych wszystkich sesjach medytacyjnych, uważam, że na pewno jest coś takiego w świecie jak podświadomość człowieka. Jak energia, jak scalenie tych naszych wszystkich podświadomości ze sobą. Bardzo często myślę, że każdy z nas to marzy o kimś pomyśli, a ten ktoś na przykład do niego zaczyna dzwonić. Nie? To jest taki niesamowity najlepszy przykład tego, albo Dja wizja nisko z Matrixa też, e, który się często w naszej głowie pojawia. E, to jest fajne. I dzisiaj wchodząc na przykład do, do takiej świątyni, jakim jest kościół bez względu na to na wiarę mega czuję energię tych ludzi, którzy się tam modlili. Wchodzisz i normalnie może nie możesz tego dotknąć, ale czujesz to. Czujesz, że to jest wokół ciebie. Do tego stopnia ta medytacja pozwoliła mi dotknąć tej duchowości siebie, że to, to jest wyczuwalne i to się bardzo przydaje na starcie, żeby czuć tą energię, żeby czerpać z tej energii. Nawet w pewnym momencie tam na jakiejś relacji czy rolce powiedziałem, nie wiem czy jesteś fanem, ale myślę, że w tym wieku jesteś, że powinieneś być Dragon Balla. Na pewno o, znasz ja tak tą bardziej, bajkę. Nie wiem, że tak. Mega super. Się tym. No dokładnie, ja tak samo mam do dzisiaj całą półkę materiałów, wycinków z gazet, jakichś komiksów i, i nagrywek z tamtych czasów. E, na pewno pamiętasz moment, w którym e, tworzyli kulę energii i tak, cała tak, planeta, tak, tak, Ziemia miała podnieść ręce, aby zebrać tą kulę energii. Ja nawet na jednej rolce na tym Ironmanie powiedziałem, żeby wszyscy ludzie, m, którzy mnie oglądają podnieśli ręce i mi przesłali tą energię do mnie. Wierzę, że e, Myślą o kimś, czy medytacją na jakiś temat, możesz go w jakiś sposób wesprzeć. Można to bardzo mocno powiązać z wiarą. Jeżeli w coś bardzo mocno wierzysz i wierzy bardzo duża ilość osób w to samo, to może się rzeczywiście wydarzyć, i w ten sposób powstają moim zdaniem cuda. I tak samo jest w sporcie. Jeżeli bardzo dużo osób ci kibicuje, to ta ich pozytywna hmm. energia, ten ich mental przekłada się na, tą twoją, na ten twój mental, a ten twój mental cię niesie. Nie robi się. 900 kilometrów rowerem siłą Twojego ciała. Robi się to głową. Hmm. Poczuciem i świadomością, że to jest do zrobienia, że chcesz to zrobić, że po prostu to zrobisz. Jak zacząłem rozmawiać z ludźmi o tym, że chcę zrobić pięciokrotnego, to wszyscy, z którymi większość, przynajmniej z którymi rozmawiałem, myślę, że takie 99%, to ludzie, którzy w ogóle sobie nie wyobrażają tego, jak można przejechać 900 kilometrów na rowerze. A ja nigdy tak tego nie postrzegałem. Zawsze dla mnie to była tylko liczba, 900. No dobra, no, no przejedziemy, nie? Ale też. Yy, nie jestem na tyle świrem, żeby dawać sobie do głowy pomysły, które nigdy nie były wcześniej wykonane. Jak spojrzymy na ultratriatlonistów, to są też ludzie tacy jak my. Są ludzie, którzy to ukończyli. Są ludzie, którzy to przejechali. To czemu? w czym ja jestem gorszy, że nie zrobię tego, co oni? To nie jest bieg na 100 metrów Husana Bolta na, na takim poziomie, na którym myślę, że żaden z nas by nie dał rady bez względu na to, ile trenując. Ale masz amatorów, Którzy to robią? Masz rekordzistę świata na pięciokrotnym, który jeszcze niedawno zbierał tulipany w Holandii. To dlaczego ja, przygotowując się, mając wiedzę na ten temat, mając środki, żeby zatrudnić osoby, które mogą mnie do tego przygotować, tą wiedzą się ze mną podzielić? Czemu ja tego nie mogę dokonać? No i tak sobie wyobraziłem, że jest to do zrobienia. Myślę, że obecne rekordy. Na poziomie 5-10-krotnego są takie, że, że każdy po rocznym treningu jest w stanie je pokonać. Tylko trzeba po prostu bardzo mocno chcieć. Niestety będzie musiał spalić dużo rzeczy, które są wokół niego, ale, ale to zrobi, jeżeli tego będzie chciał. Pytanie zawsze jest podstawowe, po co nie? Po co tak cierpieć? Po co przez, te, przez ten rok nie widzieć się z rodziną? Po co nie zarabiać pieniędzy i wydawać je na swoje hobby? No, to trzeba już sobie odpowiedzieć i każdy sobie musi zadać to pytanie, żeby, żeby to wiedzieć. Ja, jak zapisywałem się na pięciokrotnego, to jeszcze robiłem to nałogowo, a już w trakcie przygotowań, gdzieś w okolicach, właśnie tego grudnia, kiedy poczułem się dorosłym facetem i poczułem pierwszy raz szczęście, takie wewnętrzne, bez narkotyków, bez alkoholu, doszedłem do wniosku, że nie jest mi to do niczego potrzebne i nie chcę nawet tego robić. I potem zaczęło się już takie myślenie, pod kątem działalności gospodarczej, pod kątem fundacji. I to, co powiedziałem na początku, tobie, że my dzisiaj, żeby przebić się do mainstreamu, musimy zrobić coś hypowanego, coś, co przykuje uwagę ludzi, i tylko to spowoduje, że dostaniemy przestrzeń do wypowiedzenia się na, na tematy, na które chcemy się wypowiedzieć. I myślę, że to stał się dla mnie taki środek, ten pięciokrotny. Pomyślałem sobie, że jak pobiję rekord świata to zostanę zaproszony do takiej ilości miejsc, w których będę mógł powiedzieć swoją historię, że pomogę jeszcze szerszemu gronu ludzi. Nie? I to było, to było dla mnie takie najważniejsze. Dzisiaj ludzie mnie pytają, że pewnie bardzo ciężko było tobie odpuścić na tych zawodach po takich ilościach przygotowania. Może by było ciężko. Bo te zawody przerwał lekarz. No yeah. może nie każdy. Wie. Nie było lekarza na mm -hmm. tych zawodach. Było tak, płynąłem 19 kilometrów w wodzie, w basenie. Wyszedłem z wody trzeci, wyprzedził mnie jakiś rekordista kanału. No masz to są informacje, które gdzieś tam z szumu Krążył, do mnie docierały, tak, tak, tak. a nie, nie takie potwierdzone, że ja to gdzieś widziałem w jakimś artykule. I wyprzedził mnie o 200 metrów Kenneth, który, który wygrał te zawody. Ja nie wiedziałem wtedy, kim on jest. Spotkałem go w namiocie, mówię taki facecik, mówię, kurczę, jedziemy, nie? Mówię, jak już spotkałem się go z nim w tym namiocie, to mówię to na rowerze, jestem o wiele mocniejszy, bo ta dyscyplina pływanie jest dla mnie najsłabszą dyscypliną, bo robię ją najkrócej w swoim życiu. Zresztą rower też nie robię jakoś super długo, ale właściwie chodzenie z bieganiem jest bardzo powiązane, a to robimy całe życie, więc czuję się w tym mocniejszy. No to mówię na tym rowerze, jest tyle czasu, że go spokojnie, spokojnie go pokonam. Mi tam gdzieś ktoś rzucił hasło w pewnym momencie. Tej, to jest chyba jakiś tam rekordzista, bo mojej ekipy nie było nikogo z Triathlonu. Oni się w ogóle na tym nie znali, nie wiedzieli też kto to jest i nie wiedzieli jak reagować na niektóre sytuacje, które się działy. Mój błąd, że też nie zrobiłem z nimi większej ilości meetingów, bo mieliśmy jedno spotkanie takie 5-6 godzinne całą drużyną na grylu u mnie, na którym układaliśmy plan na te zawody i co będziemy robić. Uważam, że jako szef powinienem zrobić im więcej szkoleń, tylko też u mnie. Pojawiało się coś takiego, że to są moi przyjaciele. Robią to za darmo. Jadą tam ze mną, żeby też przeżyć jakąś przygodę. Nie, nie chcę im zabierać ich życia, czy ich czasu z rodzinami, opowiadając o tym, co ja chcę zrobić. Teraz już myślę trochę o tym inaczej, też za namową mojego kolegi. Myślę, że będzie wiedział, słuchając to, że mówię o nim, że na następne zawody muszę jednak stanąć na wysokości zadania i poczuć się trochę jak szef ekipy i wyznaczyć konkretne zadania każdemu, bo mimo to, że oni to robią dobrowolnie, to jednak godzą się na to, żebyśmy coś osiągnęli, a żebyśmy coś osiągnęli, musimy jednak zachowywać się jak profesjonaliści, a bez odpowiedniego przeszkolenia oni nie mogą stać się tymi profesjonalistami. Więc ja tu byłem trochę za miękkim szefem, że tak powiem, w przed. Za mało im przekazałem mojej wiedzy, bo moja wiedza myślę, że jest dosyć spora. Natomiast jakbym miał kogoś takiego jak ja w tym swoim saporcie, który ma tą wiedzę, to myślę, że byłaby szansa te zawody ukończyć. Tylko pytanie też, czy ja lecący w tym mamoku bym dostrzegł tą radę, nie? którą on by mi wniósł. Po, po wyjściu z tej wody już czułem ból głowy. Ten ból głowy myślałem, że jest spowodowany tym, że w wodzie się kręcisz i tym, że robisz nawroty. Natomiast jak spojrzałem na to po dwóch dniach, zacząłem analizować błędy, to wyszło na to, że to był ból głowy taki jak odwodnienie organizmu. Kiedy cały dzień jesteś w pracy, czego do, do, doświadczyłem nie, niejednokrotnie, bo pracując na 100%, siadasz wieczorem, stąd się też bierze często otyłość, siadasz wieczorem i sobie mówisz kurde, ja dzisiaj nic nie jadłem, nie? Bo taką adrenalinę dawała ci ta praca przez cały dzień, że nie pamiętałeś o jedzeniu, o piciu i czujesz ten ból głowy. I on jest dokładnie, był wtedy identyczny, więc po tych dwóch dniach już do mnie dotarło, że ja już odwodniłem w wodzie. Nie odwodniłem się dlatego, że nie piłem zgodnie z planem. Odwodniłem się, że plan był niedoskonały. Plan nie zakładał zmiany temperatury. Temperatura w dniu startu urosła chyba o 15 stopni, z tego co pamiętam. Przez cały czas trenując było gdzieś w okolicach 17-20, często padał deszcz, a nagle była taka lampa z nieba, do tego pianka, do tego woda w basenie 25 stopni. Nie myślałem, że te czynniki mają aż tak mocny wpływ na to, co powinienem jeść i ile powinienem pić. Co jest absurdem, bo jak dzisiaj na to spojrzę z boku, to sam myślę. Jak facet, dwa lata się przygotowywałeś, chciałeś pobić rekord świata i nie wiedziałeś, że jak zrobi się cieplej, musisz pić więcej. No tak teraz się to wydaje oczywiste, nie, to ale łatwo mówić. Tak, dokładnie. Natomiast yy, myślę, że myślę, że to jest na pewno do poprawienia, bo jak rozmawiam dzisiaj z analitykami, yy, którzy się specjalizują w tym temacie, mówią, że to było już nie do, nie do nadrobienia, bo yy, nadganianie picia spowodowałoby problemy żołądkowe, spowodowałoby, że częściej wydalałby mocz, co jeszcze by mnie opóźniało. Miało, więc byłoby bardzo ciężko. Jak wyszedłem z tej, z tej wody, jeszcze o tym nie wiedziałem, mówię, jest to do zrobienia, na spokojnie, tylko wyszedłem z namiotu, dzisiaj właśnie wrzuciłem takie zdjęcia, jak stoimy za namiotem, bo organizator zapewnił do przebrania namioty, które były po prostu takim miejscem jak sauna, nie? Po wyjściu z tej wody, gdzie już się tam przegrzałeś, wchodzisz do takiego namiotu, gdzie jest jak w saunie i masz się przebrać, nie? Mokre ciało, nie? Ja mówię, chłopaki, załóżmy tylko to, żeby nie było widać mojego tak, przyrodzenia. I wyjdźmy z tego namiotu, bo ja tu oszaleję. Nie? Wyszliśmy z tyłu, już się pojawił uśmiech, yy, pojawiła się ta, ta, taka satysfakcja, że wiesz, przepłynąłem 19 kilometrów jest super, bo jestem trzeci, więc de facto w świecie triathlonu może nie do końca, to cokolwiek oznacza, bo mogę być za chwilę ostatni, ale jednak mam mniej do początku niż do końca, więc jest dobrze, nie? No i jak wsiadłem na ten rower, jechał przede mną facet taki w starszym wieku na rowerze, ja mówię, kurczę, jak ja mam za nim jechać, jak ja muszę mieć średnią, którą planowałem w okolicach 31 km na godzinę, żeby, żeby osiągnąć ten rekord, nie? A facet jechał tam gdzieś na poziomie 20 i mówię, Dostałem od organizatora przykaz, że nie mogę go wyprzedzić. Ja mówię, kurczę, no ale jak ja mam to zrobić? Nie? I że ruch jest zamknięty, otwarty, więc może pojawić się czerwone światło. I za, bo ja mu powiedziałem, że laurentowi, który to organizował, że ja nie będę patrzył na czerwone światło, ja przejeżdżam. Nie? Mówi, nie, nie możesz tak zrobić, mówi, musisz się zatrzymać. Jeszcze mnie o tym przestrzegali kilkakrotnie, bo wiesz, przychodzi facet, który na Instagramie przed chwilą ważył 135 kilo i ja i mówi, że pobije rekord świata, więc oni w to nie wierzyli, ale jak wyszedłem z wody, to zaczęli się zastanawiać, czy to jest pewnie możliwe. Więc dostałem chyba po wyjściu z wody z trzy komunikaty, że mam całkowity zakaz przejeżdżania na czerwonym świetle, żeby po prostu zachować swoje bezpieczeństwo. Nie? Ja sobie wymyśliłem wcześniej w ogóle plan, że mój znajomy przeje, pojedzie motorem moim, który tam miałem w Kolmar yy, przede mną i będzie trąbił. Ja To trąbienie tak spowoduje na skrzyżowaniach dezorientację, że to będzie moment, w którym ja się prześlizgnę. Nie? Ale organizator stwierdził, że za duże jest ryzyko draftingu, jak on pojedzie przede mną. Oczywiście w draftingu mówimy o tym, że rower nie może jechać przed tobą w odległości tam mniejszej niż 12, yy, 12 metrów, więc wiedziałem, że jestem w stanie to zachować, żeby nie oszukiwać. Ale mówię, to jest dobry sposób. On że nie, to jest w żadnym wypadku niemożliwe, muszę jechać za tym starszym panem. Mówię, dobra. Ruszamy pierwsze światła czerwone. Mówię, nie wierzę, nie? I patrzysz na zegarek, czas leci, a ty jedziesz na rekord świata. Mówi, co tu zrobić, nie? No nic, no musisz czekać. Za chwilę szlaban. Zamyka się szlaban, przejeżdża pociąg. Mówię, nie wierzę, to się po prostu nie dzieje. Wyjechaliśmy z tej pierwszej pętli. Okazało się, że średnią zamiast 31 miałem chyba 20. Ale mówię tak... Ja jest, mam taki umysł matematyczny i bardzo lubię liczby, więc sobie na szybko przeliczyłem, ile czasu mi zajęło to, a ile czasu miałem zapasu. Mówię, jeżeli plan jest na 57 godzin, a rekord świata jest 67 godzin, mam 10 godzin zapasu, więc nie ma się co tym przejmować, bo jako już powiedzmy taki czujący się w miarę doświadczony triatlonista, wiedziałem, że nie ma sensu tego nadrabiać, bo to tylko wypompuje mnie całkowicie na ultra jednak trzeba ten spokój zachować, bo to jest bardzo długi wyścig. No i przejechałem, przepraszam, kilka okrążeń i złapała pierwsza guma. Mówię też, kurczę, no rekord świata, no, ale terapia nauczyła mnie, że nie ma się co przejmować rzeczami, na które nie mamy wpływu, więc uspokoiłem głowę, zdjąłem kast, stanąłem. To było 200 metrów od kogokolwiek. To się wydarzyło na trasie, i teraz nie możesz mieć przy sobie telefonu zgodnie z regulaminem. Jak masz dać do saportu znać, że poszła ci opona, żeby to wymienili? Bo przecież przy sobie nic nie masz, nie? Przynajmniej nie na ultra. Na krótkich dystansach ludzie w trakcie zawodów zmieniają sobie koła czy, czy naprawiają dentkę. Ja zawsze wodziłem założenia, że na krótkim dystansie, jak mi strzeli opona, to już jest po zawodach, jadę do domu, to nie ma sensu, bo nie zrobię tego na 100%. Musimy, nie lubię tego robić, ale powoli kończyć, także mhm. wejdę nieco w słowo. Dobra yy, opowiadaj dalej generalnie i tak I jak yy, udało mi się te 200 metrów przejechać do takiego namiotu w którym była obsługa oni pozwolili mi zadzwonić zadzwoniłem do supportu szybko przelecieli mi z tą oponą i tą oponę wymienili większość na trasie myślała że ja mam karę za jakiś drafting albo tak, za coś tak. mnie później pytali za co cię usadzili ja mówię za nic opona mi szczeliła. No były takie przygody, jak uderzenie mnie przez ciężarówkę do dzisiaj czuję wow. na barku to, to uderzenie. Myślę, że oni do dzisiaj się zastanawiają, co tu się wydarzyło, bo trwało to kilka sekund, huk był niesamowity, ciężarówka się zatrzymała, bo pewnie jak w normalnym kraju chcieliby spisać jakieś oświadczenie, zobaczyć, czy facetowi nic nie jest, a ja leciałem dalej. Ale cały czas generowałem w sobie ten deficyt zarówno kaloryczny, jak i deficyt związany z nawodnieniem, więc ten mój problem, który był spowodowany już w wodzie bólem, i objawił się bólem głowy, to pogłębiał się na rowerze, o czym my cały czas nie wiedzieliśmy, cały czas lecieliśmy. Kolejnym moim błędem było to, że organizm przez cały czas, kiedy się grzał, po prostu z automatu się chłodzi. Ten organizm się chłodzi, więc używa jeszcze więcej energii, więc ta lampa jeszcze mi nie pomagała w tym później, jak zaczęło się zimno, to zamiast się od razu ubrać, ja się cieszyłem, że jest zimno, bo chciałem się schłodzić po tym całym dniu, a nie ubierając się znowu organizm był wygłupiony, bo najpierw mu było gorąco, potem mu było bardzo zimno i jakbym się ubrał wcześniej, to on by miał mniejszy wydatek energetyczny, ale przypuszczam, że może padłbym po dwóch maratonach, a nie po jednym, bo ten, ten deficyt był już za duży. Ja tak sobie dzisiaj mogę wstępnie obliczyć, że po, w tym momencie, w którym zszedłem z trasy, deficyt miałem na poziomie 12 tysięcy Kalorii, mogę się mylić, może jakiś ekspert mi powie, że facet gadasz głupoty, ale jak sobie zrobiłem badania, które mi pokazały, ile spalam kalorii na godzinę wysiłku, a do tego ile jadłem, to wychodzi, że około 12 tysięcy miałem deficytu, więc to się nie mogło skończyć inaczej. I właśnie do czego chciałem nawiązać, do tego, że ludzie mnie się pytali, że pewnie ciężko mi było zejść z trasy. Byłoby ciężko, gdybym nie czuł, że ja mogę umrzeć, gdybym nie czuł, że to już jest koniec i gdybym nie czuł, że e, muszę wrócić do dzieci, którym obiecałem, że wrócę do domu. Gdybym e, robił to jeszcze nałogowo, to pewnie bym jechał i bym umarł na tych zawodach. Ale przez to, że e, miałem już ten zdrowy rozsądek dzięki terapii, wiedziałem w którym momencie mój organizm po prostu ma dość. Moja ekipa mnie jeszcze wyciągała na trasę, mówisz: Piotr, rozchodzisz. To". Ja wy Chłopaki, to nie jest ten moment. To nie jest ten moment, gdzie moja głowa się poddała. Tu już organizm nie daje rady i nie jesteś w stanie tego przewalczyć. Dzisiaj, patrząc z boku, stwierdzam, że najlepszym wyjściem w tym momencie było stanąć na starcie, spojrzeć na niebo, spojrzeć na zegarek i na temperaturę powietrza i powiedzieć sobie: To nie jest dzień na bicie rekordów. Odpuść, potrenuj 2-3 miesiące, wrzesień, październik, znajdź zawody o niższej temperaturze, rozwalisz ten rekord o 10 godzin, bo jesteś na to gotowy. Ale to jest to, co, co ty sam powiedziałeś, że na tamten moment człowiek nie myśli. Oczywiście, o tym. łatwo powiedzieć. Zawody kosztowały mnie w okolicach 60 tysięcy tak. złotych i to były pieniądze już wydane. Nikt mi już tego nie zwróciłby, gdybym ja to przedłużał. Miałbym kolejny czas nie spędzać go z rodziną, więc to nie było w mojej głowie do przeskoczenia. Ja musiałem tam wystartować i, i to była taka moja szansa na to, żeby e, po prostu te zawody ukończyć. E, następne starty. Myślę, że na dystansie 5- i 10-krotnego możemy powalczyć z taką formą, jaką mam w tej chwili. Bo też nie bez powodu wybrałem taki dystans. Ja jestem za słaby na to, żeby pobić rekord na podwójnym, potrójnym ironmanie, na pełnym dystansie, na połówce. I to trzeba sobie jasno powiedzieć, że takiego poziomu mogę już nigdy nie osiągnąć. Nie wiem, co bym musiał zrobić i co spalić wokół siebie, żeby trenować i się przygotować do takiego poziomu. Może jak dzieci będą dorosłe, będę chciał do tego wrócić i te rekordy pobijać na tamtych dystansach. Na ten moment mam cel na pięcio i dziesięciokrotnego, ale też nie w najbliższej przyszłości. Chciałbym skupić się na odchowaniu dzieci. Moje dzieci mają 9 i 12 lat, więc myślę, że takie 4 lata muszę zachować umiar w trenowaniu. Chcę wrócić do yy, połówki Ironmana. Chcę zbliżyć się jak najbardziej do 4 godzin na połówce Romana, co jest dosyć fajnym czasem jak dla amatora. Myślę, że koło trenowaniu trenowanie w okolicach 10-12 godzin mi to pozwoli. Jeżeli schodzisz z 30-36 z godzin tygodniowo na 12, to myślę, że jestem w stanie zachować balans rodzina, praca, triatlon. Rozwalić trochę tych połówek, może gdzieś tam w age grouperach powalczyć o jakieś fajne miejsca i kiedy dzieci osiągną taki wiek, w którym już dla nich rodzic będzie mniej potrzebny, a otoczenie, środowisko i rówieśnicy będą odgrywały większą rolę, wrócić na ultra i rozpierdolić wszystkie rekordy. Nie? Czyli Piotr złapał balans i to mnie bardzo cieszy. Tak. Świetna rozmowa, naprawdę świetnie mi się z Tobą rozmawiało. Zapraszam drugi raz, od razu mówię wprost. Musimy dzisiaj kończyć. Chcę być fair, bo kolejne osoby po nas nagrywają, a nie lubię komuś zabierać tego czasu. Mówiłem Ci, że jestem gadułą. I bardzo dobrze, gdyby nie to, to bym pytał i pytał, ale świetnie mi się rozmawiało. Bardzo dziękuję i szczerze trzymam za Ciebie kciuki. Dzięki bardzo, dzięki za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich. Dzięki Os.